No i dzień dobry, witamy bardzo serdecznie albo dobry wieczór, w zależności od godziny. W sumie u nas jest godzina wieczorna. Witamy w 64. odcinku podcastu Bezimienny. Zacznę tak jak zwykle, czyli standardowo będę prowadził to ja, czyli Krystian Kęder, a ze mną w studiu będzie Rafał Domyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie Tomasz, Za Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkim. Tak. Słuchajcie, 64. odcinek, jedziemy, nagrywamy wieczorem 19 lipca, dosyć późno jest, ale standardowo późno nagrywamy właśnie we wtorki. Słuchajcie, no, szał na Pokémony jest wielki. Pokémon go wszędzie, w lodówce, no, wszędzie, no no gdziekolwiek się tylko da, więc na pewno sobie o tym powiemy, ale nie w temacie w tygodnia. W temacie tygodnia będzie dzisiaj dość nietypowo, bo będzie, zajmiemy się polityką i będziemy omawiać dzisiaj najnowszego Karmagedona Max Damage. I to będzie w temacie tygodnia. Dowiecie się, czy nam się gra podobała, czy nie. E, tak, i będzie oczywiście dużo fajn, fajniejszych rzeczy, o których dowiecie się w trakcie odcinka. E, standardowo Hyde Park jedziemy, co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, w co graliśmy, więc niech zacznie Tomek. No, u mnie całe dwa tygodnie po prostu upłynęły pod jednym szyldem, czyli Carmageddona. Yy, mnie ta gra tak no nie wciągała, całe dwa tygodnie, bo premiera była tydzień temu praktycznie, no z groszem. To nie były całe dwa ale tygodnie. Ale ja już żyłem tą grą nawet przed premierą, słuchaj, ja wszystkie Ale nie, bo my ostatnio oglądałem. nagrywaliśmy w czwartek dopiero, czy jakoś tak, tak, tak to było od razu tak, przed premierą, no to nie było pełne ja dwa cały tygodnie, cały czas dobra. śledzę, cały czas śledzę tą grę i w końcu dorwaliśmy ją, udało się i, i pograliśmy, opowiemy o tym później. E, oprócz tego zakupy. Kupiłem chleb na PlayStation 4. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to kupiłem sobie w pomocy Iron i I Bread, I, am tak, am i, bread. Right. i o tym powiem później, bo, bo to jest dziwne i ciekawe, nie? Ale pograłem też Pokémony zresztą, jak, jak cały świat. Yeah, ja też. Dokładnie. No. I pograłem sobie w Zelda Ocarina of Time na 3 ds bo powiedzmy sobie, dorwałem to w okazyjnej cenie. A w okazji cenie dorwałem też parę innych rzeczy, bo nie wiem czy wiecie, była super mega promocja na Amazonie, mianowicie można było uzyskać za darmo 10 dolarów, odpowiednio 10 euro i tak dalej i tak dalej, założyć trzeba było konto na trzy różne kraje, to na naszym, na naszym facebookowym profilu tą promocję wam wrzuciłem, żebyście wszyscy widzieli. No i udało mi się w ten sposób za 19 zł kupić bajonetę drugą na Wii U, a powiedzmy sobie, że ta gra na Allegro chodzi jakoś powiedzmy sobie używana za 100 zł, teraz oczywiście wszystkie bajonety spadną w dół. Udało mi się też zakupić na 3DS-a Hyrule Warriors i udało mi się zakupić za 10, za 0 zł, 10 dolarów na, na sklep amerykański na PlayStation 4. Zobaczymy, coś tam może sobie kupię, więc, więc zakupy były bardzo udane w, tym, w tych dwóch tygodniach. I na koniec powiem Wam tak, że pograłem sobie w hard reset na Xbox One, tą nową odsłonę starej gry. No i no i tego technomancera, troszeczkę pomęczyłem i powiem wam, że jak na moje gusta jest źle, ale to później, jak staczy czasu, no to, to, to później o tym opowiemy. I w sumie tyle u mnie. Karmagedon grał piesze skrzypce. A Rafał, co tam u ciebie? U mnie Karmagedon wszedł trochę później, bo, bo dopiero chyba to była sobota wieczór, jak go sobie ogarnąłem i pobrałem. Natomiast wcześniej kończyłem Uncharted, skończyłem Uncharted, pobawiłem się trochę również we wbijanie trofeów i w sumie chyba pierwsza gra od dawna w ogóle mnie do tego zachęciła, bo to jakoś tak bardzo przyjemnie ma to zorganizowane i, i po prostu dużo frajdy taka gra wtórna jeszcze daje przez te wszystkie modyfikacje, kody, że, że po prostu się nie musisz gdzieś tam yy, bardzo, no nie wiem, usilnie męczyć, tylko sobie powiedzmy możesz włączyć kilka modyfikacji czy też nawet graficznych dla ułatwienia i, i trochę sobie pociorać w jakieś powiedzmy tam wyzwania. Również multi sprawdzałem, i ogólnie Uncharted, czwórka jest fajną grą, nawet po tym, jak się ją skończy. I jeszcze trochę na pewno czasu jej poświęcę. Nawet mi się nie chce wracać do innych rozgrzewanych tytułów póki co. Karmagedon oczywiście, bardzo wszedł dobrze bym powiedział, że jak w masło, to na pewno o tym zaraz pogadamy. No i cóż, cóż więcej, jeżeli chodzi o granie o Pokémony, też sprawdziłem, dużo mi to nie zajęło, bo raptem chyba tylko jeden dzień i, i dłużej mi się nie chciało. Co ciekawe, tutaj też nawet, nawet moja Magda się zainteresowała tymi Pokémonami. W sumie chyba dlatego, że miewa sporo czasu takich przerw, zanim gdzieś tam z pracy ją odbiorę, czy coś w tym stylu, kiedy się gdzieś tam nudziła i sobie to kręciła, ale chyba mam nadzieję, że już skończy, bo wyglądało to tak, że jak wracaliśmy do domu, to na autostradzie krzyczała, zatrzymaj się, zatrzymaj się, rata tu, tu jest. I wiesz, i były problemy, bo, bo nie wiedziałem, co robić, no i ogólnie bywało, wiesz. Z tego, co się orientuje, Rafale, nie musisz Musisz się zatrzymywać, możesz go... Tak, walić. tak, o wiesz, łapała, tylko chodziło o to, że wiesz, że wyskakiwały jej w jednym miejscu powiedzmy dwa Pokemony, ona zaczynała łapać jednego i wiesz, i że mi się zatrzymał, żeby jeszcze tego drugiego zdążyła złapać, nie, to pod tym kątem. Bo tak to ogólnie jak ona zobaczy i kliknie go i wczyta, to już wiesz, to on już jest w tym miejscu, już już nieważne, że się tam przemieścisz 5 kilometrów dalej zanim go złapiesz. Ale... Ale to nie jest jakaś taka gra, powiedzmy, która, no nie wiem, chciałbym mi się za tym biegać, i tak dalej. No, przynajmniej nie na mój tryb życia, może, powiedzmy, gdybym tam faktycznie miał jakieś wiesz, spacery z psem i tak dalej, jakieś tego typu rzeczy, yy, wiesz, z wózkiem wędrować po mieście, jak Tomek albo coś, no to może i może więcej czasu bym sobie poświęcił na to, żeby właśnie, wiesz, yy, dorzucić sobie, powiedzmy, no, jakieś zajęcie nie? poboczne, ale. Tak jakoś szczególnie nie specjalnie. E, no i co? No i dalej męczę grę o tron, a w sumie ona już mnie męczy, bo jednak te wszystkie y, informacje, które się przez lata rozbijały, że nigdy nie wiesz kiedy ktoś umrze, to już powodują, że boję się wyjrzeć czasami z załuki i się zastanawiam, kto zginie następny i tak dalej, bo po prostu no, zaskakuje aż za bardzo czasami aż się tego nie spodziewałem, no ale to wciąż dobry serial, no i to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o jakieś takie ostatnie momenty. Które nas A tak jakaś z ciekawości Rafale, ostatnie dwa sezony zostały gry o tron. W sumie tam jakoś e, oni zapowiedzieli jakoś tam mało, mniejszą ilość jeszcze odcinków. To znaczy chyba oni teraz 14, 14, wiem, że 14 czy 15 nie, epizodów po 10, jeszcze. Po 10 odcinków. Wiem, wiem, ale, ale tam później chyba będzie troszeczkę inaczej to zrobione, Może wiesz? będzie, wiem, że zapowiedzieli coś takiego dzisiaj nawet chyba, że Yy, siódmy sezon będzie później, nie będzie, nie, nie, nie wyjdzie tak jak wychodziły poprzednie, tylko o, że będzie późniejsza to premiera, nie to dzisiaj taka mm -hmm. informacja wyszła, natomiast no ja tam jestem gdzieś na czwartym sezonie, to w sumie chyba i tak dosyć szybko mi poszło, yy, no dzieje się, no fajny serial, dużo osób, dużo osób mimo wszystko nie oglądało tego serialu, tylko jak rozmawiam gdzieś tam ze swoimi znajomymi, nie wiem, czy, czy to jest kwestia tak akurat po prostu się trafiło przypadkiem środowiska, czy coś, no ale sporo osób nie oglądało i w sumie chodzę i polecam, jak gdzieś tam mam okazję, bo ma, ma swój poziom, no zasłużony, co tu dużo gadać, wiecie. Mm. No e, dobra, to tyle od Rafała i słuchajcie, ja. E, a u mnie sporo się działo w sumie. E, pierwszą rzeczą, którą. Może, może od gier zacznę. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to z platyną wołałem Duma. Udała mi się platynka w Dumie. Powiem Wam, że ogólnie prosta jest ta platyna i polecam Wam robić. Oczywiście zaktualizujcie grę z do naj... do najnowsze patchem. Muszą być, bo są dwa zgniczowane trofea, ale bez problemu wpadają po tych paczach. Tylko niestety trzeba grać z filmami. Ja nie ma innej opcji, bo tam jest sporo szukania i nie chciałbym mi się zaglądać wszędzie, bo bo, bo byłoby ciężkie na pewno dużo więcej by mi się to udało, dużo dłużej by mi to zajęło. A to tak jak pan e, jest... jeżeli chodzi o szukanie skarbów, tak, to wiesz, tak. to, te, te wszystkie no. inne trofea to w sumie nie odpaliłem ani jednego filmiku, jeżeli chodzi tam, wiesz, o, o, o to jak tam powiedzmy pozabijać ileś osób, ileś sekund, czy, czy te wszystkie jakieś takie motywy, ewentualnie jakiś tam poradnik, jakieś tam proste, proste naprowadzenia. Ale jeżeli chodzi o szukanie skarbów, to jeszcze tego nie zacząłem, w sumie mam ich zebrane jakoś ponad połowę yy, z takiego naturalnego powiedzmy mojego przejścia gry pierwszego. I złapałem sobie trzy skarby w oparciu o filmiki, które tam oddzielne trofeum stanowią, jakieś tam, yy, skarby osobliwe. Tam jest jabłko z Krasza Bandikota, jakiś wisiorek, yy, chyba z raczej klankaj i, i, i czy, czy, z jakiejś innej, czy z Jacka i Dextera, no coś takiego. I... Mhm. One, kurde, były tak pochowane, że naprawdę, no, jeżeli idziesz normalnie gdzieś tam, skaczesz po linie, wiesz, no, masz miejsce, żeby przeskoczyć z jednej półki na drugą i robisz to normalnie, to ile się w tym miejscu wiesz, nie odwrócisz i nie spuścisz w dół, jeszcze wiesz 10 metrów, to nie zobaczysz tej półki, na którą wiesz, no, możesz skoczyć, nie? Tak naprawdę trzeba chodzić, szukać tego, wiesz, nie wiadomo czego i. To akurat tak. chyba nie jest do końca dla mnie. Nie m. wiem, wiem, bo grałem w Aczar Tedy wszystkie i, i tam tego jest dosyć dużo, więc bez, bez filmików się niestety też nie obejdzie. Ale w, po, w porównaniu do poprzednich części to jest też taki element, nie, który. Nie, nie, nie. Znaczy w poprzednich częściach było tak, że on się tylko i wyłącznie świecił e, gdzieś tam z daleka ten skarb, a, tak, a tutaj tak, jest tak ale... w czwórce, że jak jesteś blisko niego, tam powiedzmy ten metr czy, 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 czy półtora czy dwa, to on ci się już podświetla, wiesz, trójkąt, że możesz go nacisnąć. Gdzieś tam, nie, jak podejdziesz w to miejsce, i, i to strasznie ułatwia to, to zadanie, bo wiesz, bo często trafiasz wiesz, przypadkiem, że stoisz obok niego, a nie, że go gdzieś tam dostrzegłeś z daleka. No to, to jest jakiś tam plus, no ale już no, miesza to. W sumie tak. E, no i jeszcze z dumem powiem Wam ciekawostkę. Tam jest takie trofeum najtrudniejsze do zrobienia. Trzeba przejść pierwszą misję na najwyższym poziomie trudności. Ultra Nightmare. To jest piąty poziom trudności. E, powiem wam, że naprawdę jest trudno.

i w ogóle już, już jesteś na miejscu. Więc musiałem niestety z tego skorzystać. Może nie jestem jakoś dumny z tego, ale, ale chyba nie chciałbym się męczyć e, na tym najwyższym poziomie trudności, bo wierzcie mi, naprawdę jest trudno. E, największa apteczka daje Wam 5 e, życia, czy 20, czy 20 życia, wszystko daje wam po 1, a zadają wam minimum po, od 30 w górę. Na, naprawdę jest trudno. No i n, nie ma checkpointów, e, więc niestety musiałem to zrobić. E, no ale to e, poza dumem. E, później zastanawiałem się, w co grać, po gra, więc e, zacząłem sobie gra, grać w Lords of the Fallen. Już omawialiśmy kiedyś tą grę. E, chcę wejść w ten świat, zobaczyć w sumie w, tą mechanikę gry, że walczy się z bossami milion, e, milion razy. E, powiem wam, że już przy drugim już chciałem wy, wymiękać i w ogóle usuwać tą grę. Ale powiedziałem sobie, dobra, ostatni, za ostatni raz, a jak nie to, ją usuwa. No i mi się udało i na razie będę w nią grał. Ale cierpliwość jest naprawdę w tej grze bardzo ważna, więc no zobaczymy. Cieszę się, że to nie są solsy, że boss mnie zabije, ja muszę nie dojrzeć całą paszę od nowa, brać, żeby dojść do tego bossa, no to jeszcze z tym bossem trzeba zawalczyć. Tu na szczęście boss cię zabija, walczy z nim od nowa, więc tu, to jest fajnie. Aczkolwiek walki są naprawdę długie i no i wymagający tytuł. No. Dawno się z czymś takim ja osobiście nie spotkałem. Nie chciałem zawsze to mieć długim, szerokim łukiem, a teraz sobie to próbuję i w sumie jestem w miarę uszczęśliwiony. Duża satysfakcja jest po tym. Poza tym zmieniłem sobie telefon OnePlus 3, mam trójkę. Może Wam o nim opowiem, jak będę miał czas. Fajna opcja, ale to ogólnie. I sobie jeszcze kupiłem dysk SSD, więc mam w laptopie nowy dysk. Postawiłem sobie Windows na niego i powiem wam, że zasuwa, naprawdę zasuwa. Eee, wróciłem sobie do siódemki, mam dość dziesiątki. Nie mam sterów e, na, na swojego, do swojego laptopa na dziesiątkę, więc wróciłem do siódemki. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę, za pieprza. Nie jest to jakoś super tak odczuwalne, ale przy dłuższym rozrachunku to, to jednak widać i, 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 i czuję to. Teraz po, po tych paru dniach w sumie odczuwam to. E, bardzo szybko Windows wchodzi. E, świetna sprawa. Polecam wam dyski SSD. Postawcie po prostu system na nim i, i, i resztę możecie mieć na jakimś e... W starszym pedale. E, dobra, więc myślę, że to tyle. O Gierkach, o Pokémonach też powiem, bo. pedale, Boże, święty. No, znaczy w sensie, no, jakiś, jakiś dysk, wiesz, no, mój dysk ma 4 czy 5 lat, jakieś bad sektory. E, mam, mam wrażenie, że jest mechanicznie uszkodzony, ale, ale jeszcze go będę używał. No, nie tam, żeby jakieś filmy trzymać czy coś. E, oczywiście te, które wcześniej zakupiłem. Włóż do konsoli, e, dobra. bo ci miejsca brakuje. Eee, ale tu mam 500 tu i tu, więc eee. nie ma sensu. Rze, zresztą nie mogę tak zrobić, bo, 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 bo się nie pójdą się walić. No tak, bo się nie da. Dobra. Eee, słuchajcie, jedziemy dalej myślę. Eee, po Hyde parku idziemy z wiadomościami. Tomku nic nie mówiłeś ostatnio, więc Tomku zacznij. Eee, co wy na to, jak wam powiem, że PlayStation 4 Neo będzie dostępne w sklepach 13 października? A ja ja mam do pytanie. Tego. No? A ja się spodziewałem, okay. bo to chyba nie było mowa w ogóle, że to będzie w okolicach jesieni. Że na jesieni dostaniemy tą konsolę. No, w, w, wi... Przede wszystkim nie było mowy w ogóle o tej konsoli. Nie no, nie Cisza została? No. No, ale to dlaczego ja słyszałem? Ja wiem, że VR był zapowiedziany no na bo... koniec roku na zasadzie przed świętami. W sensie, że nie na same święta, tylko ma się pojawić VR przed świętami. Eee, jakoś, tak? Jeszcze w tym roku, nie wiem, listopad-grudzień. A Jak? Neo miało się pojawić przed nim, bo przecież Neo się pojawia po to, żeby był wierny, No nie wiem, czy to ja sobie to w głowie wyłożyłem? się pojawia chyba praktycznie w tym samym miesiącu, co PlayStation 4 Neo teoretycznie może, może pojawić. i w tym samym, No ale to jakby nie to patrzeć, się... jedno z drugim jest powiązane, no to tak, jeżeli to się przed świętami wiesz... No właśnie, no to, to, to nie jest dla mnie zaskoczenie, październik to już jest wiesz czwarty kwartał, nie? Październik, listopad, grudzień, no to nie ma innego momentu. Czy to będzie 13 październik, czy 29, czy 1 listopad, to wiesz, to, to co to za różnica, no? A no. powiedz mi, kiedy wypada, jakieś tam w Stanach są bardzo chyba duże wyprzedaże gdzieś w okolicy października, bo wiem, że tam na 1 listopada jest jakieś tam święto, coś tam, Halloween i tam wcześniej jest chyba święto dziękczynienia, tak, w październiku? I chyba po święcie dziękczynienia jest Czarny Piątek. Nie orientuję się, ale wiem, że to jest właśnie w tych okolicach czasowych. To chyba wypada na październik, a nie na listopad, bo, bo zawsze gdzieś tam kojarzę te wyprzedaże, że nawet u nas one się pojawiają. I nie wiem, czy oni nie chcieli tego jakoś powiązać. Jest, to, że się Jest coś wtedy... takiego, no. Zaraz aż sprawdzę, kiedy to. Kiedy to jest, będzie. jest, jest, jest. jest. To, to jest tam e, ładne parę dni. Wiem, że chyba co dwa dni się zmienia oferta zawsze. Wtedy. Znaczy, no, ogólnie no Ale to się tym, wszystko, wiecie, tak? fajnie, fajnie to się wszystko łączy w to, tak jak mówiliśmy na poprzednich, że, że po prostu to będzie konsola PlayStation VR Ready, nie? I, 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 jak... I, i, I to tak będzie, Tomku, niestety. No tak, A o tym y... mówiliśmy. I co? Pobiegniecie, tak, kupicie, tak, tak, tak. czy jednak darujecie sobie, bo... Nie, 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 To jest pytanie do ciebie, Tomku, bo to ty chcesz ją kupować. Z tego, co pamiętam, Rafał chyba za bardzo nie chciał, ja, 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 ja tak samo. Znaczy, ja to jest pytanie? Nie chcę, nie, nie. No Ja, bym ja dopiero chyba z was kupiłem czerwoną najbardziej... konsolę, no to wiesz. <laughs> ja byłem chyba z was wszystkich no. najbardziej zajarany ogólnie samym konceptem tego VR i, i pomysłem, ehm... No po prostu ja chciałem to kupować, brać preorder i, i, i taki był plan. I Sony wszystko stopniowo robiło, żebym ja tego nie zrobił, tak? Zaczęły się problemy, że, że gry nie będą chodzić w tylu klatkach, potem tam jakieś plotki chodziły, że wiecie, że e, najlepsza grafika będzie na Neo, i tak wiecie, to stopniowo te plotki wychodzą, wszystkie fakty zaczynają, wiecie, już być. E, targi E3 się pokazały i, i tam w sumie nic nie pokazali o VR, a o konsoli też nie powiedzieli. Nagle się okazuje, że konsola w październiku ma wyjść. VR też ma premierę, też około tego. I wiecie co? Tak skutecznie im się udało zrobić, że ja mam na razie wylany na te VR. Obojętnie, jakby to zajebiste nie było, bo pomysł i w ogóle funkcjonalność będzie naprawdę kozak. Poczekaj, poczekaj, ale czekaj, poczekaj, poczekaj. Ty, ty masz Ja na, na razie VR, się czy wstrzymuję na z zakupem. Ja mam w tym momencie... Ja włączyłem no. pauzę na VR i na konsolę. Razem. Ja chcę zobaczyć, jak to pójdzie, w jakim kierunku na to pójdzie, co drugie. się stanie. Ej, ale... ale, ale tak, na zdaniu... jedno i na drugiej. Ja na czekaj, razie mam pauzę. Bo, 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 te, bo, bo teraz... Bo teraz, teraz powiem Ci, że e, Tomku, ja trochę tego nie ogarniam, bo jeżeli nawet tą konsolą Cię troszeczkę odrzucili, bo mogli Cię trochę, troszeczkę nią odrzucić, ja to rozumiem, to vr kompletnie nie wiem, bo ostatnie zapowiedzi. Jeszcze mówiłem w, o, po ostatnim odcinku o tym, że już e, sporo osób testowało VR-a właśnie od Sony i wszyscy są raczej pozytywnie nastawieni na to i mówią, że to jest w miarę dobry VR i w sumie gra się w to całkiem przyjemnie jest w miarę okej. Okay. Tak, tylko że jest... Tylko... I ty ze względu na tą konsolę nie chcesz wziąć vr -a? Ja mam cały czas jedno ale takie. Nie, słuchajcie, ja mam cały czas takie jedno zapytanie. No? Czy gdzieś było powiedziane, że gra że ta gra, która jest włączona na tych okularach, ona działa na podstawowej PlayStation 4, czy ktoś to kiedyś powiedział z twórców, czy tam z jakichś imprezach, czy, czy mi się wydaje, że to wszystko działa na tych lepszych konsolach, a tak naprawdę nie nikt tego tomku, Nie, Tomku, nie może tak być. Nie, może nie tak być ma na działać tomku. na podstawce. Oczywiście, nie że ma musi działać. to działać na podstawce. Tomku, to co a, mają ale to ale na na ja co konsol sprzedanych? Ja no, wiem, czy, że będzie czy, działać. Czy, czy, ale no. jeżeli będzie działać, wiecie, e, w gorszej grafice i tak dalej i tak dalej, no, tego nikt nie, nie powiedział, Tomku. że te gry nie chodzą na przykład na tej nowej konsoli, która ma dopiero wyjść. Nie wiem. Ja Tomek, ale to by było zupełnie jak nowa generacja. No przecież oni mają 30 milionów konsol, wiesz, nawet jakby, nie wiem, Co? 5 Tomku, nie, nie, nie. milionów osób zmieniło konsolę na Neo w ciągu tego roku, czyli nie wiem, dwa miesiące od premiery to byłby dla nich sukces. No bo 5 milionów sprzedać w dwa miesiące, to by było zajebiście nawet jak na premierę. Bo, bo ile, ile się sprzedało czwórek w pierwsze tam miesiące po, po premierze? No właśnie gdzieś taka ilość. Te pierwsze miliony były odliczane przecież gdzieś tam, wiesz, tydzień no, no po tak, tygodniu. tak, ale wiecie, czego ja się boję? Ja nie chcę czegoś takiego, że... Jak wiecie, oni ja mogą, wiesz, zrobić konsolę? Na okulary? Jak, jak oni mogą ale ograniczyć ja wiara zrobić... do tego, wiesz... Ale ja nie chcę czegoś takiego, że ja wydam te 1600 no. zł na okulary, wiecie, kupię grę, włączę tą grę, a za półtora miesiąca okaże się. Hej, na naszą nową konsolę mamy tą samą grę, którą ty kupiłeś na starą konsolę, ale mamy ją w edycji PlayStation 4K, tak. No, nie chcę czegoś takiego. Nie no. Naprawdę okay. nie chcę się wstrzymać no, no, i nie poczekać. Nie będzie, wyższej, nie będzie wyższej rozdzielczości w tych okularach, pamiętaj to. E, te okulary są w sumie technologicznie na, najsłabsze w teorii, poza tym odświeżaniem, są najsłabsze ze wszystkich. I one mają przecież. To, 30... to musi działać na. One nie Powiem ci więcej, że, że, że e, nie, 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 ta, tam jest jakaś dziwna rozdzielczość. Poza tym masz zapowiedziane te 50 gier, o których w ogóle dzisiaj jeszcze będę chciał o czymś powiedzieć na, na tego wiara. I wierz mi, że żadna z tych gier na pewno nie jest, nie jest zaprojektowana z myślą o tej nowej konsoli. Mogą ewentualnie coś tam dodać, ale, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ta nowa konsola, wszystko jest robione na starej, na 100%. Tak. To powiedziałem. I z tego, co widziałem w większości, co ludzie e, ogarniali i testowali to, to na ogół, jak widziałem, były podłączone normalne konsole. Z tego, co mi się wydaje, Neo pewnie będzie miała swój jakiś tam indywidualny wygląd, obudowę i tak no, dalej. Będzie na pewno inaczej wyglądała, tak? A oni mieli normalnie stędy z, z tymi starymi konsolami i podłączone normalnie na wiarze i, i odwalali to, więc naprawdę nie masz się... O, czym przejmować, o co przejmować, i musisz kupić wiara, żeby miał z kim porozmawiać, bo mój priory jest zrobiony już parę miesięcy wstecz. Tomku? Ja wcisnąłem pauzę. Sony, Sony, Sony umie, umie w marketing, naprawdę. Nie, ale dobra, ja rozumiem, ja rozumiem, czemu Tomek wcisnął pauzę, i to jest ta sama motywacja, znaczy bardzo podobna do, do tej mojej, żeby po prostu zobaczyć, co się będzie działo. Ale nie zgodzę się tutaj z stwierdzeniem, że oni połączą tego wiara z PlayStation Neo tak y, mocno, że żeby tutaj nie wiem w ogóle olać wszystkich starych użytkowników. To się może wydarzyć gdzieś tam za jakiś czas. Powiedzmy, kiedy już y, dużo się sprzeda y, wersji Neo, powiedzmy, pójdą o krok do przodu, zobaczą jak stoją względem Xboxów i, i będą zaczynać wygaszać powiedzmy starszą generację, tak, w sensie tą półgenerację. Może coś takiego się zacząć wtedy pojawiać, ale zobacz, że VR jest w procesie produkcyjnym od bardzo dawna. A PlayStation Neo to jest tak naprawdę nowe pudełko, które wiesz, starzysta projektuje w dwa dni, plus dowalone tam jakiś, wiesz, nowy moduł graficzny, nowy procesor i tak dalej. I tak naprawdę to nie jest dużo. Gdyby nie to, że one już są w tym momencie pewnie gdzieś tam wiesz, w produkcji, żeby w październiku postawić się na półkach, tak, i już pudełka wiesz, drukują i tak dalej, to tak naprawdę podejrzewam, że oni jeszcze ostatnie elementy jakieś wiesz mogli delikatnie zmieniać po E3, biorąc pod uwagę wiesz, co im powie Microsoft w odniesieniu do tych dwóch konsol, które zapowiedział, no bo przecież teraz jest wiesz, przebijanie się na teraflopy, PlayStation Neo ma chyba zapowiedziane. 4, a, a Xbox zapowiedział 6, no i pytanie co teraz? Xbox ma jeszcze półtora roku do premiery, ci dopierdolą już za dwa miesiące, czy tam za trzy, więc wiesz. Ale też może coś tam dorzucą więcej, a może zaraz wrzucą kolejną konsolę za rok, która będzie miała 8, no wiesz... No nie właśnie, wiesz, z jest, jest tym wszystkim za dużo tego właśnie, a, a co jeśli, nie, nie wiadomo. Słuchajcie, to, u mnie to jest taka sama sytuacja jak z nowym iPhone'em. Jak wychodzi nowy iPhone, to ja zawsze nie rzucam się na, pieszo, na, pierwszego, na pierwszy model, tylko czekam na telefon z dopiskiem S. I tu jak mi Sony mówi, że... Znaczy, tu jak ta plotka wyleciała, można powiedzieć, że ona jest prawie że potwierdzona, że, że będzie PlayStation 4 Neo czy K, jak ona tam ma się nazywać w październiku, to ja robię wstrzymanie i na VR, i na konsolę, chcę zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie, tak? Ja jestem ciekaw o obrotu sytuacji i nie powiedziane, że wiecie, że za tydzień nie wytrzymam i pobiegnę i to wszystko zakupię razem w pakiecie. E ale też nie jest powiedziane, że się wstrzymam z tym na jakieś pół roku, rok, żeby zobaczyć jak to się nie, no, rozwinie. Oczywiście, nie? że tak. No, przecież ja nie kupiłem PS4 też na premierę. Oczywiście, dobra, ona tam kosztowała sobie swoje i tak dalej, wtedy też miałem inne wydatki, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że przez pierwszy, nie wiem, co najmniej rok po premierze, słuchając, wiesz, innych podcastów, czy, czy, czy gdzieś tam rozmawiając z ludźmi, to cały czas słyszałem to samo. No, mamy konsolę zajebistą, ale nie mamy na niej w co grać. I, i, i taki był pierwszy rok tak? jeżeli chodzi o PS4, no przecież wy też mieliście konsolę na premierę i tak naprawdę no co, pierwszy rok, jakieś remastery jakieś tam yy, Infamous jakiś yy, Killzone no i tak naprawdę no nie było zbyt dużo porządnych gier, prawda? Dopiero teraz tak naprawdę mamy, wiesz, dobrobyt w momencie jak wiesz, wyszły Metal Geary Wiedźminy, Fallouty i, i, i te wszystkie dumy i tak dalej, no teraz jest konkret jeżeli chodzi o wybór, ja kupiłem konsolę, rok jeszcze nie minął i, i nie mogę wciąż wybrać Grać kolejnej gry, w co grać i kolejne są premiery, które są zajebiste. Ale tak nie było dwa lata temu. I wtedy również świadomie się wstrzymałem z tą premierą, żeby zobaczyć, co będzie, znaczy z zakupem, tak, żeby zobaczyć, co będzie, jak to się będzie rozwijało i tak dalej. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o gry na wiar, no to dokładnie cię rozumiem, jest taka sama sytuacja. Ale na pewno bym nie zgodził się ze stwierdzeniem, że oni całą inwestycję, która była ogromna, bo to było wiesz przygotowanie od zera nowego sprzętu, a nie gdzieś tam dorzucenie modułu graficznego nowego i nowej obudowy, że oni to zaprojektowali tak, że to ma już działać pod lepszą konsolę, a nie pod starszą w ogóle. No oni tyle sprzedali tych starszych konsol, że to musi być główny rynek zbytu. Oni muszą stawiać na to, że na 30 milionów milionów konsol sprzeda się 10 milionów wiarów i i tyle. Mhm. E, ja jeszcze tylko na zakończenie powiem że tak czy siak wydaje mi się że jeżeli Tomek będziesz miał taką gotówkę to kupisz na premierę i liczę na to, że to zrobisz i wierz mi, że to będzie zajebista inwestycja e, dobra, e, słuchajcie zostawmy ten VR e, tak, bo znowu tkwimy w jednym martwym punkcie Słuchajcie, ale zostawmy VR w sensie technologicznym, a, a skupmy się na softwarze. Słuchajcie, wychodzi. Chciałem, chciałem tylko szybko powiedzieć: oczywiście zapowiedzieli bardzo dużo premier, i z pewnością orientujecie się, że będzie Star Wars Battlefront X-Wing. Będziemy mogli, mogli sobie latać X-Wingiem, i nie wiem, czy kiedykolwiek marzyliście o tym, ale na VR to jest świetna sprawa z pewnością słyszeliście, że coś takiego zapowiadają i powiem wam, że prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że ta gra będzie za darmo dla użytkowników, którzy mają Star Wars Battlefront. Więc jeżeli macie tą grę, będziecie mieli VR, to prawdopodobnie dostaniecie taką opcję, to, to, może być parę leveli albo gra na parę godzin dosłownie, ale, ale sama funkcjonalność będzie Tam fajna. Będzie chyba tłuczenie e... po gwieździe śmierci będzie można. Tak, tak, tak. tak. Pe, 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 pewnie, pewnie jakiś te, te okolice, no to, tak, to ale będzie, no. ale z tego co wiem to darmowe dla użytkowników e, Battlefronta, z tego co się orientuję, ale zobaczymy jak będzie, e, więc to chciałem powiedzieć, e, dobra, zanim polecę dalej, e, Rafale, twoja wiadomość. Moja wiadomość? Ściągajcie Splinter tak. Cella Bo jest za, darmo bo, jest za czy darmo? bo co? i jest fajny. No, bo jest za darmo, to strzeliłem, e, na Steama. Tak. A nie na Steam, Czyli na Uplayu. No, you you. A jakaś konkretna część? No pierwsza podstawowa. Bo to jest chyba jakieś oh, tam ich 30-lecie czy, 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 czy coś. Czyli ta, ta część, która ma 15 lat. No, i co? Zła Nie jest, nie jest zła. No... Powiedzmy, że nie jest zła. Rewolucyjna była graficznie, tak? Graficznie, tak, tak. graficznie odbiega, ale to faktycznie gdzieś tam była, była jakaś rewolucja. To taka powiedzmy pierwsza porządna odpowiedź Skradankowa i to jeszcze wchodząca na pc również yy, po metalgirze tak to długo długo nie było nic takiego wiesz Skradankowego i mhm. w w sumie, to ja w pierwszą część chyba nie grałem, tak muszę sobie teraz przyznać, bo pamiętam, że grałem sporo w tą część, gdzie już było postawione na multi, gdzie była możliwość w złodzieja się, jakby wiesz, również w skradania właśnie przed, przed tymi tam agentami, no i jakby z dwóch stron, że tam powiedzmy. W kooperacji dwóch na dwóch się jakieś tam misje wykonywało. Nie pamiętam teraz podtytułu, ale to chyba było gdzieś tam w okolicach trzeciego wypustu. A tą pierwszą sobie, sobie na pewno obadam przez 30 dni, czyli już tam chyba z tydzień minął, jest darmowa. No myślę, że warto sobie dodać do kolekcji. Może kiedyś nastąpi taki wieczór, że ktoś będzie Dzień. chciał sobie w to pograć. Tak. E, dobra, i słuchajcie, jeszcze ja, ostatnia moja wiadomość na, zako na zakończenie. E, słuchajcie, nie, nie wiem czy pamiętacie, ale jak e, Tomek opowiadał o Rise of the Tomb Raider i mówił, jaka ona jest świetna i wspaniała, e, powiedziałem, że nie, nie wezmę, no bo ekskluzywny, no, eksklu ekskluzywny tytuł na, na e, Xboxa na rok, więc mnie raczej po roku już nie będzie interesował ten tytuł. I słuchajcie. No co, suma summarum, zaczął mnie interesować ten tytuł. E, czy, Tomku, może, może ty, ty możesz się orientować, czemu zaczął mnie interesować ten tytuł? E, bo ty jesteś pies na VR. Dokładnie tak. E, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie w ogóle, czy, czy może zacznę od wszystkiego. Tomku, czy nie czujesz się trochę oszukany? E, z, jako użytkownik e, Xboxa, bo ja dostanę Tomb Raidera e, z, ze wszystkimi DLC-kami, więc, więc jeżeli kupię Season Passa za dodatkowe 200 zł, to, to już 400 wydałeś. Ja dostanę troszeczkę później po tobie e, z wszystkimi DLC-kami, wszystkimi, które jeszcze będą wychodziły, z dodatkowym trybem VR, którego niestety nie będziesz miał. No, ja, jakiś tam tryb kooperacji czy tam brutalny opowieść, super poziom. To nie jest w ogóle jakaś dodana ta jakiś nie... tam nowy rozdział, nie? Albo... Znaczy, tak, ale, ale to ci, ci, co mają w Season Passa, to to dostaną, ale Tomku dostałeś wcześniej grę, zapadnijcie za przypadkiem... i nie będziesz miał żadnych DLC, no? Myślisz, że to będzie ten nowy rozdział, to będzie DLC, który również wyjdzie na Xboxa, czy może to być zawartość właśnie tutaj ekskluzywna? Bo nie było w sumie to powiedziane, ma być właśnie. Nie mam nie nowy mam rozdział, w sensie nie taki, który już jest, tylko że. Wszystkie dotychczasowe DLC i nowy rozdział będzie tutaj na premierę. No więc pytanie, czy to wejdzie również na Xboxa, ta zawartość dodatkowa? Nie mam pojęcia, ale Rise of the Tomb Raider jest w miarę dobrą grą a VR niestety spowodował, że być może kupię, zobaczymy jeszcze, jak to rozwiążą. Ale tomko bo pytanie było do siebie, czy nie czujesz się troszeczkę oszukany? Eee, nie czuję się oszukany, bo ja swoją przygodę z Tomb Raider'em skończyłem wtedy, kiedy była premiera tej gry i się dobrze bawiłem. A ty będziesz po Uncharted 4 patrząc na tą grę, jak na takie wiecie, dziecko z downem, plus dodatkowo będziesz żygać w tym <grym> całym VR, jak będziesz skakać <grym> hamstwo, z tych wszystkich, hamstwo, wiecie, no. skał i innych rzeczy. No bo po prostu ożygasz cały pokój w VR, bo nie wiem, jak można zaimplementować VR do takiej Super. gry. Eee, a baba Jaga jest chujowa i krótka, więc no. Będzie ci się grało fajnie wącami? grało. No. O, oczywiście, że grałem Może. Eee, w, w co grałem? Uncharted. W czwartek. Nie, w czwórkiem czwórki. się nie grał. Widzisz, nie grał. O kurde. Tom no, ty to, w ogóle go nie, nie. To, słuchaj. To słuchaj. Ja sobie go zostawiam właśnie, może to musisz może właśnie właśnie w kolejności. Tak, spróbuję Prider najpierw. Właśnie o to mi chodzi. Najpierw Tom Prider no, no, no. portem Uncharted. No. A tego starego no, to jeszcze nawiedziłem. Jeszcze? 13 jeszcze? jakiego na... grałeś? E, tak, tak, tak. No właśnie tak, ja go tak. chcę tam, sobie, e, bo on teraz po 40 e, zł gdzieś tam chodzi, jak są wyprzedaże. Ja go sobie wezmę tutaj przed premierą, bo to jest chyba na, mm -hmm. na listopad, tak? Gdzieś ten Tomb Rider zapowiedziany? E, na październik. No to październik. No niech będzie. No to sobie Nie, na akurat następne. zrobię. E... Kolejki. Ale Myślę, tak, że, na serio, że, że, tak na serio no dobra, to, no. ten, to, 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 to bardzo dobrze, że ta gra w końcu wychodzi, bo to jest dobra gra i, i ci, którzy po prostu nie mają Xboxa w domu, a mają tylko PlayCatch 4, no to dostaną super, super grę i z dodatkową zawartością w cenie premierowej gry. No to, wszystko no jest okay, ale dyspukować. to jak rok, rok temu jak była premiera, jak opowiadałeś, wiesz, o tej grze, to powiem Ci szczerze, że nie zazdrościłem Ci ani trochę, bo wiedziałem, że za rok ją dostanę i, i że sobie w to jeszcze na spokojnie pogram i że do tego czasu będę też miał w co grać, więc to mi jakoś nie ucieknie strasznie, a, a że będzie już na pewno tam porobiona, popaczowana pod DLC-kach i, i, i tak dalej. I na no spokojnie, wiesz, przyjmowałem to, że wtedy, wiesz, sobie recenzujesz Exclusiva, no, wiesz, tylko, że no... jestem też ciekaw jednej rzeczy tak ogólnie, mało w top, że nie wiem, czy zauważyliście, ale do każdych takich głośniejszych tytułów i w ogóle oni dodają tę misję VR. Wiecie, to takie, takie trochę z Bardzo dobrze, jest. bardzo dobrze. Super, ale mnie, wiesz, co? Ja bym chciał żeby to za mi, za mnie wszystko, wszystko Ja bym chciał, żeby ja. to wszystko. robili, od, wiesz, gry od podstaw, a nie, nie próbowali. Ale, levele, ale jak mogą zrobić gry, wiesz, gry od wiesz. podstaw? No. Mogą, nie, no ja, ja wiem o co tam mi chodzi, po prostu gra, która jest z, z, z przygotowana na VR. No, tak? dokładnie, no dokładnie. takie gry, tak, tak, tak. Tak, yy, Tomku, ale, ale mnie to bardzo cieszy, że na przykład dodadzą mi X-Winga w Star Warsach, czy tutaj w tą Raiderze jedną misję. Nie muszą mi tego robić, ale jako nie? Jaką rozmaicenie się... jak najbardziej. To może być jakaś misja typu, wiesz, yy, strzelanka na szynach podczas pościgu Jeepem, albo właśnie wiesz, yy, pościg X wingiem czy coś w tym stylu. I, I to będzie spoko, wiesz, bo będziesz miał fajną grę, którą, nie wiem, no, poświęcasz na, bierzesz Ancharter 4, poświęcasz na Uncharter 4, wiesz, 15 czy 20 godzin yy, i możesz dodatkowo wiesz, założyć ten swój zakurzony hełm za 2000 na łeb i jeszcze tam sobie dodatkowo postrzelać <laughs> trochę. nie? <laughs> On nie będzie zakurzony. No zobaczysz, on jest taki wielki, to nie że na jest smut, pewno to będzie smut. zakurzony. No. O, bez przesady, bez przesady. Z zobaczymy, aczkolwiek y to jest dosyć ciekawe. Jeżeli będą to wprowadzać za darmo. To czemu nie? Krystian, ja wiem, będą, że ty będziesz, no. ten hełm, że domontujesz sobie jeszcze kamerkę y, dodatkową na głowie, w, w, zmodyfikujesz i będziesz z nim chodził jak robokop kurwa po mieście, wiesz, świat oglądając przez Mam ten Mam taką i zbiera Pokémony, i zbiera pokemony, Tak będę robił. To będzie, to by było wtedy spoko, że te pokemony faktycznie coś tam, wiesz, robią. Zobaczymy. Dobra, więc słuchajcie, dobra, chciałem powiedzieć o tym Top że dlaczego go kupuję, więc dlatego też. Słuchajcie, jedziemy dalej, bo czas na nową Znowu zgodni, na Sylwestra będę dużo. grał w grę. Spoko. Dokładnie tak. Słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż jest wczorajsza, czyli z poniedziałku, więc jedziemy. Pierwsze miejsce ma nowe Lego Star Wars Przebudzenie mocy. Drugi to jest Uncharted 4. Trzecie, nowa grana 3DSa Monster Hunter Generations. E, czwarte, Overwatch, Piąte, GTA 5, Szóste, Dum 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 Dum. E, siódma jest FIFA 16. Ósme, nowe Call of Duty, e, Black Ops 3. Dziewiąte jest Rocket League. E, dziwne. I dziesiąte jest Fallout 4. A nie, nie dziwne w sumie. E, dobra, więc słuchajcie, Lego Star Wars. Wiemy, wiemy, bo niedawno wyszło. Jest świeże. Uncharted 4 fajnie, że długo siedzi. E, Monster Hunter. E, Tomku... Grałeś w poprzednie, w poprzedniego poprzedniego Master Huntera? Na co Jedyna styczność, jaka, jaka była moja z Master Hunterem, to było to, ale supergierka chyba w nią pogram. Po tutorialu mówię, nope, To nie. Nie, nie jest bo to jest takie typ, typowo japońska, taka na, na pieprzanka, taka slasher taki, no, nie? taki ala. No, no, dziwne no, nie to wiem, jest nie, dziwne, nie, bo to. Dziwne, dziwne. Koncept dziwne, bo... ma bardzo fajny, bardzo przyciąga, ale jak zaczynasz to grać, to dostajesz takie slapy na, na, na twarz, że, że. nie, 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 nie. Mm -hmm. Słuchajcie, GTA ma piąte miejsce. Co, dodatek jakiś? Tak, oni wypuścili Z wyścigami tam... w ogóle. No, jakimiś, dosłownie tak? trackmanie track robią z GTA. I i, to, i wiecie co? Do GTA oni mogą w tym momencie dodać wszystko. Do tego trybu multiplayer, co oni tylko sobie wymyślą. Bo teraz całkowicie zmienili roz rozgrywkę całą. I wiecie, to co kiedyś ludzie tworzyli w edytorach plansz swoje, wiecie, na przykład e, samochody versus snajperzy I, i była taka customowa mapka zrobiona przez ludzi. E, teraz oni zrobili cały tryb dookoła tego pomysłu wiecie, jakieś spirale, wykręcone ptory, kręgle, zbijanie kręgli, no mnóstwo. No po prostu zrobili z tego jedno, jedno wielkie, wesołe miasteczko, nie? I, I bardzo fajnie, bo to jest wszystko za darmo. To jest wszystko za darmo i kurczę, no mistrzowska, potężna ta gra się robi. Mhm. E, tak. E... Czy ty, to, czy ty to masz, instalowałeś ten dodatek, może? Nie, bo ja już się najadłem tak mocno gitarze, że, że nawet już sprzedałem swoją kopię i stwierdziłem, że czekam na kolejną część, więc już od, mhm. online odpadłem. E, bo wiesz co, Tomku zastanawia mnie ile teraz zajmuje GTA całe ze wszystkimi tymi <noise> dodatkami. Wiem, że wiem, że GTA 5 w wersji na Xboxa 360 e, już na przykład jak ludzie korzystali z pendrive'ów, jak nie mieli dysków twardych, e, to instalowali GTA na pendrive'ach i już na tych pendrive'ach się im nie mieści ta gra, więc, więc mhm. dużo no dużo, dużo, dużo. No wa właśnie jestem ciekaw, wiesz co, bo kiedyś bym chciał pograć sobie w te GTA 5, ale jak sobie pomyślę, że mam mieć nie 80, czy 100 giga. No to nie, no to, 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 to te dyski są za, za małe na no, coś takiego, no. e, Dobra, więc e, myślę, myślę, że tutaj w tym temacie możemy pomału kończyć. Eee, lista się w, mi w miarę nie zmieniła. Eee, Rocket League, myślę, że dziewiąte miejsce, może na, tam chyba jakiś dodatek. Czyli e gra no, się no. ogólnie pojawiła w wersji pudełkowej, więc to pewnie też podbiło sprzęt. Aha, no tak, masz rację. Tak, 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 tak. tak. Eee, widziałem. widziałem, e, Faktycznie widziałem. Eee, dobra, więc e, więc myślę, że e, za, zanim przejdziemy do Carmagedona, to proponuję Tomku. Eee, może powiesz e, krótko o jakiejś e, małej grze, którą masz tutaj? O małej grze? Poza Pokémon Go. Po, Go, bo to będziemy ogarniać razem. To zrobimy taki szybki skrót, czyli pierwsza gra na Xbox One, hard reset. To mhm. jest, to nie wiem czy to jest remake czy remaster starej gry, która, miała, która była tylko dostępna na PC, tak też o tytule hard reset. No i słuchajcie, no to jest taki naprawdę old school, old school, old school szczelanina w stylu nawet jeszcze bardziej staroszkolna niż ten nowy DOOM, który został zrobiony, bo tam naprawdę jest wszystko po staremu. Wiecie, apteczki trzeba znajdować, amunicje trzeba znajdować, ogólnie. Koncept jest taki, że walczymy z robotami. Mamy do wyboru dwie bronie, jedna energetyczna, druga na naboje. Bardzo rozgrywka jest taka arkejdowa. Cała akcja się dzieje w takim wiecie: futurystycznym mieście. Troszeczkę cyberpunku tam czuć. Ale to już jest troszeczkę za bardzo chyba retro dla mnie, mimo że to ma ładną grafikę. Powiem wam, że e, strasznie biednie ta gra wygląda w porównaniu do innych gier dostępnych w tym momencie na rynku, na, na konsolach, e, jeżeli chodzi o strzelaniny. Na pewno się znajdą ludzie, którzy w to, w to pograją i będą się cieszyć z takiej e, rozgrywki, ale jak dla mnie to już troszeczkę za bardzo archaicznie i... i... Ta gra nie jest dostępna w pełnej, pełnej cenie. Wiecie, ją za, można chyba za 130 zł dorwać. Jak, jak nie za 90, 80, nie wiem, to mi poprawcie w komentarzach, bo naprawdę, kocze, odbiłem się strasznie od tej gry i, i trochę mi smutno, bo, 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 fajnie ten tytuł wyglądał, ale no, te strzelanie to tak, to troszeczkę, no, nie działa. I, I powiem wam, nie wiem, co dalej mogę o tej grze powiedzieć, bo w sumie grałem z jakieś 3 godzinki i powiedziałem sobie dziękuję. Do widzenia i, i tyle, a trzy godzinki też powiedzmy sobie pograłem w Technomancera. I. I tu jestem bardzo zdziwiony sam z siebie, bo przed premierą bardzo śledziłem temat, jeżeli chodzi o tą grę. Pomysł, słuchajcie, akcja się dzieje na Marsie, mamy, mamy klimat ala z Mass Effecta, wiecie, chodzimy, taka gra RPG, gdzie jest walka ala w Star Wars Force Unleashed. E, mamy bardzo dużo opcji dialogowych, wiecie, wszystko to fajnie na papierku wygląda, ciężki klimat, wiecie, jacyś, e, jacyś e, Jakaś intryga jest, jesteśmy, powiedzmy sobie, takim, można nawet powiedzieć, że magiem, który włada, e, włada piorunami, elektrycznością i, i, i ci tytułowi, właśnie, bo jesteśmy technomancerem, to ci tytułowi technomancerzy to są ala, ala, tacymi takimi, wiecie, strażą w tym całym świecie. I to też znowu, tak jak jeżeli chodzi o Hard reseta to na papierku wszystko fajnie to ładnie brzmi, kombinacja bardzo dobra. Tylko tutaj bardzo czuć. Nie wiem, czy brak odpowiednich funduszy, żeby tą grę dopracować, czy może niedoświadczenie, niedoświadczenie teamu deweloperskiego, co tą grę robił, bo widać, że naprawdę gra jest ogromna, tam macie ogromny crafting, można zbierać przedmioty, tworzyć nowe bronie, wiecie, postać możemy sobie upgradeować. Wszystko to, co jest w werpegach, jest tutaj jak najbardziej, plus dodatkowo mamy trzy różne style walki, możemy je zmieniać dynamicznie. No, wszystko to fajnie na papierku i fajnie o tym się opowiada, i fajnie to słuchać, tylko że brakuje tego finalnego wykończenia i chyba co najgorsze w takiej grze może się zdarzyć: fabuła się bardzo powolutku rozwija, gra powiedzmy jest też dosyć trudna. Ale to nie przez to, że jest jakiś poziom wygórowany, tylko walka jest troszeczkę taka sztywna. Można powiedzieć, że no nie czuć ciosów, nie czuć ciosów. Jak walczymy, to takie wszystkie kartonowe. Wiecie, no bez, bez jakiegoś takiego e, dopracowania i no bardzo, bardzo chciałem, bo tutaj kodzik dostaliśmy od, od CD projektu od, od pana Marcina Kosmana. To się sam zdziwiłem, e, że tam, że tam, że tam e, siedzi. I kurczę, no, odbiłem się od tej gry, więc no, nie, nie poleciłbym tej gry. Ogólnie jestem strasznie zawiedziony tytułem. Zapowiadał się no super na filmikach, trailerach, ale jak już przyszło co do czego, to, to po trzech godzinach odpadłem i naprawdę już do tej gry nie powrócę nigdy. Ale słuchaj, no może to jest gra, która trochę więcej czasu się rozwija wiesz. W no, Wiedźminie 3 godziny to nie wychodziłeś z białego sadu za przeproszeniem. Nie, no ale, ale, ale to już, wiesz, widzia już Widziałeś było. potencjał tytuły. To, Tutaj no, nie czuć dokładnie. tego czegoś. Wiesz, naprawdę, i wszystko jest dużo, i jest dużo wszystkiego, ale, ale tak. Ale od strony fabularnej w ogóle nie wciąga też, ani trochę? Wiesz, wiesz, bo to czasami jest taka to nie opowieść... rozgrywka, tylko fabuła cię ciągnie, a potem jakoś się do reszty przyzwyczajasz. No tak, a tutaj obie, obie rzeczy są smołowate, że tak powiem, wiesz, i, i, i umiejętności i, i gameplay się tak powolutku rozwija i fabularnie się to powolutko rozwija. Na pewno czuć klimat, na pewno czuć klimat tego starego filmu z Schwarzeneggerem, co się działo na Marsie, jak to było. Pamięć absolutna. Przypomnijcie mi, bo dokładnie to. Pamięć absolutna. To połączcie pamięć absolutną z Red Faction i, i z, na przykład z, z Mass Effectem, jeżeli chodzi o dialogi i poruszanie się po świecie. No i kurczę za dużo chyba tego wszystkiego tutaj chcieli deweloperzy umieścić, i to nie wyszło. Tak? Wydaje mi się, że naprawdę kurczę mogli troszeczkę więcej czasu, chyba poświęcić. Jestem strasznie zawiedziony tą grą. O. Czy to jest RPG multi, czy to jest RPG single? Nie, no, na no jednego gracza. Tylko. Tak, tylko. Znaczy w drużynie taki, masz i... ekipę, nie? Tam i chodzą za tobą goście, których sobie znaczy, wybierzesz odpowiednio fabularnie. Jak w Mass Effect. Tak, jak ale, Mass Effectie. ale nie, tak. z kolegami to w to sobie nie pograsz, nawet byś nie chciał grać. Czyli, czyli to jest gorsza opcja Mass Effect'a? No tak. No tak. A w Mass Efekcie okay. mogłeś z kimś innym grać? Nie, 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 nie. nie. Eee, czekaj, był jakiś tryb multi chyba. W drugiej chyba częściej albo w trzeciej był jakiś tryput, ale, ale nie wiem. Dobra, nie szoto. Ale proszę, nie szoto. Ale proszę, nie ważne, nie ważne, nieważne, nieważne, nieważne. Ty to nie, bo, i dasz w lopersach, nie? Okej, okay. bo, <grym>, bo. Kurwa, mają to nasz Chodzi być o to. Nie, słuchaj, bo chodzi o to, że stylistyką bardzo przypominało mi to Destiny. Widzę, że pięć osób chodzi razem, i pomyślałem, że to jest podobne do Destiny, tak? No kurwa. Chyba jak na jest tej podobne do planecie. Destiny, to od po, razu nie na. Po, screena. po dobra, mnie szoba. E, więc słuchajcie, e, jak się rozjeżdża ludzi? To ja może wam powiem coś najpierw, dobra? Zanim zaczniemy tak okay. full dobra. omawiać tego karmagedona. Okay. Minuta ciszy będzie, czy nie? No minuta ciszy, no, no wiecie, może, może tak właśnie nie chciałbym... Nie chciałbym nikogo urazić tą recenzją, dlatego że bardzo ubolewam nad tym, że, że się wydarzyło to, co się wydarzyło, czyli że był ten zamach, który yy, no, bądź co bądź polegał na tym, że gościu wjechał sobie ciężarówką w tłum ludzi i, i przejechał dwa kilometry, rozjeżdżając tam 80 ponad osób chyba. Yy, oczywiście to jest wielka tragedia. Ale ja patrzę na to, tak jak zresztą pisaliśmy na naszym fanpage'u, że trochę no niefortunnie dla yy, sporej, patrząc przez pryzmat, Stainless Games, którzy no zbyt wiele nie robią poza tym Carmageddonem yy, i, i wreszcie wypuścili z pecetów powiedzmy przerobioną wersję na jakoś tam powiedzmy w miarę dopieszczoną na konsolę, no dla nich to jest duża premiera, tak? I... I nagle się wydarzyło takie wydarzenie niefajne, nie nieprzyjemne, które no trochę rzuca złego światła na tą grę, bo jednoznacznie można skojarzyć to, co się robi w tej grze, tak? no bo jakby nie patrzeć, tam jest to rozjeżdżanie ludzi i to nie w takim stylu jak w GTA, bo to jest pierwsze, co z Tomkiem tutaj od razu stwierdziliśmy, tylko no każdy, kto, kto grał w Karmagedona, wie, że to rozjeżdżanie ludzi jest punktowane w Karmagedonie. Wie, że jest to y, misją. Nie da się, nie da się zdobyć y, wszystkich punktów, odblokować wszystkich rzeczy, zdobyć trofeów, jeżeli się nie będzie rozjeżdżało ludzi. Nawet jak chcesz być dobry, to, to ci się nie uda, tak? bo każda misja, y, znaczy może nie każda, przepraszam, bo tam są różne, ale to zaraz o tym powiemy, ale no, standardowe wyścigi mają opcję do zakończenia na trzy Sposoby. Albo możesz przejechać, położemu sobie wszystkie checkpointy tam 3 czy 5 od okrążeń, albo możesz zniszczyć wszystkich przeciwników, albo możesz właśnie rozjechać wszystkich przechodniów na mapie, których może być 200, a może być ich 600, czyli o wiele więcej niż yy, było we Francji. No i ogólnie rzecz biorąc, yy, nie jest to wcale też pokazane w sposób delikatny. I, I to nie jest to, co w GTA, że ktoś tam się zaplącze i go potrącisz i wiesz, no okej, okay, dobra, przypadek, no zrobiliśmy tak, żeby było realistycznie, a nie jak w driver. Że w 99 roku, że po prostu zawsze uskakiwał, choćbyś nawet, wiesz, i tak go chciał trafić, nie? No i to jest trochę problem, no bo śledziłem sobie jakieś, powiedzmy, media i zauważyłem, że były, były rzeczy, które, nie wiem, z jednej strony niektóre serwisy wypuściły recenzję tej gry. Dopiero w momencie, dosłownie w dniu po zamachu. Nie wiem, czy to była na szybko na kolanie napisana recenzja, stwierdzając, że o, teraz to się będzie klikało, bo to będzie temat tabu. Czy może po prostu mieszcz jakiś taki zbieg okoliczności, no ale to jakby nie patrzeć było tydzień po premierze. Więc no, jeżeli ta recenzja miałaby się pojawić, to mogłaby się pojawić dużo wcześniej. Z drugiej strony była też taka sytuacja na oficjalnym profilu. Fanpage'u PlayStation Polska na Facebooku, że oni dzień wcześniej, w zasadzie bodajże 13, tak, mieli konkurs na fanpage'u, który tam polegał na bodajże wpisaniu trzech rzeczy w komentarzu, które są niezbędne dla auta, które ma tutaj, nie wiem, być zwycięskie w takim krwio, nie wiem, no w takim morderczym wyścigu, o, powiedzmy w ten sposób, nie? I tam ludzie wpisywali jakieś obrazki, robili, wpisywali, że tutaj kolce z kół, tutaj koniecznie wielkie tam z przodu y, zęby do mielenia pieszych i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, 800 komentarzy, nie? I następnego dnia wiesz, tego samego dnia wieczorem jest zamach, i następnego dnia postu nie ma. Nie ma konkursu PlayStation, Polska. wiesz czemu? Wiesz czemu tak sobie pomyślałem? Wszyscy by wklejali tę ciężarówkę białą w komentarze. bo była ciężarówka. oczywiście, że tak. Komentarze mogłyby być, no tą ciężarówkę to już wiesz, nawet wklejało się w. Widziałem memy w Forze, gdzie po prostu jest. Bo tam jest ta miejscówka dostępna. Jest ta miejscówka dostępna, tak, więc to też wiesz, już się wklejało. Tylko teraz wiesz. you mm -hmm. jest jakaś, nie wiem, kampania marketingowa, tak, no przecież sami z siebie nie rozdają tej, tych gier, bo tam można było wygrać chyba trzy, yy, trzy kopie gry do wygrania, yy, czy tam kody yy, w tym konkursie i wiesz, i to, to nagle znika, tak, i wiesz, ani widła, ani słychu, nie, wiesz, można było chociaż rzucić posta, że no tutaj z uwagi na szacunek dla ofiar, no jednak rezygnujemy z konkursu, przepraszamy albo, nie wiem, potępiamy grę, no nie wiem, ale ogólnie rzecz biorąc, coś się Wydarzyło, tak? Nie, nie poszło to bez żadnego echa yy, jedno z drugim i w związku z tym. Trochę słabo, no nie wiem, w sumie każdy to wiesz, przeżył inaczej, nie? Ale ja bym chciał o tej grze porozmawiać normalnie i, i jakoś się tak specjalnie nie pierdolić i mówiąc o tym, że mi się zajebiście tam po prostu jeździ, tłucze zarówno y, frajdem mi, wiesz, sprawia tłuczenie innych przeciwników, rozpierdalanie, mówiąc brutalnie, ich samochodów na, w drobny mak, bo dokładnie to się tu robi, jak i rozjeżdżanie pieszych, bo to po prostu jest esencja tej gry i, i tu się nie powinno nic. Zmienić, więc niech się nikt nie czuje tak urażony. I, i dodatkowo względem, właśnie. Dodatkowo, tak jak, jak z Rafałem gadaliśmy, że to jest jako mechanika tej gry yy, za, za przejechanie człowieka dostajecie punkty, które pozwala, czas, który pozwala wam e, dłużej się bawić w grą. I to jest według mnie bardziej normalne uzasadnienie tego, co my robimy, niż na przykład w takim GTA, gdzie, gdzie nie mamy najmniejszego bonusu za to, że możemy przejechać e, pieszych, a mogę się założyć, że wielu słuchaczy e, wsiadało w samochód, wjeżdżało na chodnik i po prostu przejeżdżało, bo mogli, tak? Więc e, omówimy tą grę po prostu bez względu na ten nieprzyjemny atak i to, co się stało, bo to nie jest wina gier, że są tacy psychopaci i po prostu, no, Trudno, no będziemy mówić, jak to się przejechało 620 ludzi na mapie, żeby dostać pucharek, no trudno. Ja bym chciał jeszcze tylko, jeżeli jeszcze jesteśmy w tym poważnym tonie i gdzieś tam powiedzmy od strony takiej polityczno-ogólnopoglądowej. Spotkałem się również przeglądając sieć z takimi komentarzami w momencie, kiedy właśnie był omawiany ten, ten cały atak no, że właśnie premierę kilka dni temu miała taka gra Carmageddon i, i słuchajcie, czy myślicie, że to możliwe, że była ona inspiracją? Czy ta część, może nie ta część, a może, może faktycznie, no nie wiem, zobaczył reklamę i stwierdził, ej, to będzie dobry pomysł, a może po prostu 20 lat temu grał w pierwszego Carmageddona i stwierdził, że no tego jeszcze nie było w sumie i zawsze zaskoczenie jest najlepszym sposobem. Tak samo było z World Trade Center, no zaskoczenie dla terrorystów zawsze jest najlepszym sposobem i oni to doskonale Wiedzą i tutaj znowu się to zadziałało. Zresztą on w ogóle podobno pojechał tam do, do ochrony i powiedział, że lody dzieciom wiedzie, kurwa ciężarówką bez, bez yy, chłodziarki, nie? I, I dlatego go wpuścili, no bo przecież jakby nie patrzeć, no on, wiesz, nie wjechał sobie pod chyba z ulicy normalnie. Zresztą nie wiem, dobra, nieważne. Chodzi mi o to, że Yy, że ludzie takie, wiesz, pytania zadawali, a odpowiedzi tutaj, no, były dosyć jednoznaczne, że tego typu zamachy z wykorzystaniem, powiedzmy, pojazdów, tak, i ogólnie rzecz biorąc, rozjeżdżanie tłumu, czy tam wjeżdżanie w tłum, yy, o wiele wcześniej, jeszcze w latach 70., się wydarzały, tylko po prostu no, nie w Europie, tylko, tylko tam, gdzie bardziej tego nie było słychać, więc yy, ucinamy wszelkie spekulacje, że tutaj Karmagedon był jakby yy, inspiracją do, do tego, co się wydarzyło. No i teraz możemy przejść byłem. do gry samej w sobie już. No i co, i może zaczniemy od najgorszego elementu tej gry, bo trzeba bo jasno, no, jasno powiedzieć, że, <laughs> że powiedzmy sobie tak, obok Seven Days to Die jest to najbrzydsza gra, jaka jest na tej generacji konsol. Oczywiście nie mówimy tutaj w żadnym wypadku o modelach aut i ich destrukcji, bo to jest naprawdę inna para kaloszy, ale jeżeli chodzi o otoczenie i ogólnie jakie wrażenie sprawia gra, no to to jest najbrzydsza chyba gra, jaką widzieliśmy na PlayStation. Jest straszna, jest strasznie brzydka, ale to my ją dobrze też przed odcinkiem określiliśmy. Tak, chwilę, chwilę, wiecie, Krystian poszedł się wysikać i, i my wtedy rozmawialiśmy oczywiście o Karmagedonie. I padło takie stwierdzenie, które jest bardzo prawdziwe, że e, siedząc sobie powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie temu czy miesiąc temu, i, i załóżmy, wiecie, nie oglądamy filmików i zaczynamy wspominać Karmagedona, jaki on był 20 lat temu. Wiecie, gdybyśmy go włączyli w tym momencie sobie tak jak on był na PC-tach jeszcze odpalany z DOSa prawie że, no to ogólnie rzecz biorąc strasznie by się to w tym momencie oglądało, tak? Byłaby straszna pikseloza, straszne modele out, trzech poligonów złożone i tak dalej. Ale w naszej wyobraźni to jak wiecie ładnie pamięć to wszystko wybiela. To bylibyśmy gotowi na te płaskie powierzchnie, na takie puste miasta z kilku y, raptem bloków y, złożone wszelkie y, kąty proste, a nie jakaś tam złożona architektura. I, I ogólnie nasze wyobrażenie widziałoby pewne rzeczy, ale ogólnie pamiętałoby tą grę jako ładną i znośną. I dokładnie taka ona jest. To nie jest gra, tak, to broń to Boże. To ta gra stanowi nasze wyobrażenie tego, jak ta gra wyglądała 20 lat temu, a nie jest produktem dzisiaj, tak? To jest taka, Dokładnie. wiecie, orężada specjalnie puszczona w starej butelce, taka jaka była 20 lat temu, chociaż to nie jest ta sama orężada, tak? Czy tam ptysi jakiś powiedzmy w szklanej butelce. I mimo, że ta grafika tak naprawdę kuleje i jest ohydna, na, patrząc na dzisiejsze standardy to ona całkowicie nie przeszkadza i nie psuje gry. O, wręcz powiem, że po pewnym czasie się do niej przyzwyczajacie i ona naprawdę pasuje do tego wszystkiego, co wy robicie. Ona daje, wiecie, no, no kurde, rozjeżdżamy ludzi, krowy, psy, wszystko, co, da, co chodzi, co skacze, wszystko to rozjeżdżamy, wiecie, w wielkiej kałuży krwi. I to nadaje ta grafika takiego bardziej klimatu, takiego rozluźniającego atmosferę. Wiecie, Właśnie są trzy plusy tej grafiki. To wygląda. Trzy plusy są tej grafiki, jeżeli chodzi o, o mnie. Dla mnie, po pierwsze, bardzo dużym plusem jest to, że same pojazdy są wykonane ok i, i są wykonane naprawdę dobrze. Nie dlatego, że one są, wiecie, jak w, nie wiem, jak w need for Speedzie, jak w Drive Klapie, czy, czy, czy cokolwiek. Broń Boże, to nie jest ten styl, tak. To są te same Trafika auta stylizowane, te same auta, które znamy w dużej mierze, bo są oczywiście jakieś tam nowe, ale w większości to są te same modele aut, które znamy w sensie koncepcyjnie, tak? które, które pamiętamy sprzed 20 lat i bez problemu je rozpoznajemy. Z tym, że one są po prostu od nowa, no, od nowa jakby ułożone, są dodane jakieś elementy. Ja po prostu, wiecie, podjerałem się niesamowicie jak dziecko w momencie, jak zobaczyłem, że nasz, ten główny podstawowy pojazd tego, tego Maxa Damadza, wiecie, ta czerwone autko, yy, że ma po prostu ruchomy spoiler, jak który się wiesz, yy, przy przyspieszaniu zaczyna wiesz, tam dociskać tylną ośnię i podnosić, jak wiesz, w bogatliwej ronie. No to jest po prostu taki, wiesz, drobna rzecz, która dla nich nie stanowiła, wiecie, w jeden wieczór napisali to, że ma się coś takiego dziać, i zapro zaprojektowali to, a to jest super, super po prostu coś, co mnie niesamowicie zajerało. I te modele aut są zrobione fajnie. Tam się wiesz, yy, to auto często widzisz od spodu, bo ono koziołkuje, więc tam się kręcą jakieś tam półosie czy, czy wał pod tym ale autem. Ale wiesz, co raport ci przerwę, bo do aut chciałem dojść później, bo ogólnie to jest Ja to jest wiem, jest ale ja inne, poszedłem wiesz. trochę nie, nie po kolei, ale chodzi mi o to, że. Na ten samochód patrzysz non-stop i na to, jak on się niszczy, i to jest zrobione naprawdę dobrze. Pomimo, że to nie jest w żaden sposób fotorealistyczna grafika, ale po prostu świetnie się rozpadają te elementy. Wystarczy drobna jakaś stłuczka, żeby tam już wiesz, elementy karoserii odpadały. Plus jest mnóstwo jakichś bonusów, które jeszcze to potęgują, że na przykład od razu ci wiesz, zgniata całą karoserię albo cię pozbawia elementów tej karoserii. I te pojazdy są zrobione dobrze. Drugim elementem, który dla mnie jest ważny w tej grafice, jest to, że czuć od niej, że to jest gra arkadowa. I gdyby, wiesz, to była grafika, nie wiem, załóżmy na poziomie Uncharted. No, to niestety troszeczkę myślę, że nie miałbym takiego czystego fanu z rozjeżdżania tych setek ludzi, bo byłoby to po prostu trochę inne w odbiorze. A tutaj to jest po prostu zwyczajnie zabawne. Pomimo tego, że krew się leje, to wiesz, ty lecąc poślizgiem bokiem, wiesz, walisz jakiegoś gościa, on robi trzy pajacyki, wiesz, czy tam taką gwiazdą leci, wiesz, jak, jak po prostu małpka, wiesz, sprzed 20 lat dokładnie tak samo i, i taka kukiełka sobie spada na ziemię i jest spoko. Nie? Potem z Zbierasz rapa i tą kukiełkę jeszcze podrzucasz na 20 metrów w górę, bo tak po prostu, nie? bo sobie leżała i, i potrzebowała jeszcze trochę ruchu. I wiesz, i to jest cały czas po prostu ten model arkadowy, który bardzo no jakby klimat tej gry buduje, tak? I ta grafika jest za to odpowiedzialna, tak? Gdyby ona była poważniejsza, gdyby ona była taka dojrzała, to by ta gra po prostu nie zachowała swojego klimatu. A trzecia rzecz, która jest dla mnie ważna i to w sumie taka istotna też, to jest to, że ona przez to jest czytelna. Grafika jest zrobiona tak, że jest czytelna i że z daleka jesteś w stanie... Yy, Dzięki tej, trochę, powiedzmy, jej prostocie, jesteś w stanie z daleka na przykład zobaczyć, że jakiś tam biega ludzi, a to jest bardzo ważne, jeżeli zabiłeś już 619 i ten 1,620 ci został i go szukasz od pół godziny. Więc to, że ta grafika jest prosta i czytelna, jest bardzo ważne. Plus, na przykład, wszystkie power-upy są takimi beczuszkami, które sobie stoją, i one są wszystkie puszczone w cel shadingu, czyli też ci się zawsze wiesz gdzieś tam kątem oka odznaczają. I to są takie fajne, przyjemne plusy. Jest to. Tak zrobione, że, że wiesz, gdzieś tam jak masz do jakiegoś checkpointa lecieć, czy do jakiegoś power-upa złapać, czy yy, wroga zobaczyć, czy z kolei i jakąś tam pieszego, powiedzmy, to od razu momentalnie dostrzegasz, co jest czym, bo, bo wszystko jest zrobione w taki trochę inny sposób, tak że to jest po prostu czytelne. I, I to są dla mnie trzy najważniejsze cechy tej grafiki. I pomimo tego, że ona jest brzydka, to ja jej nie oceniam negatywnie. I tyle na temat grafiki. Z mojej strony. Ja, ja nic nie powiem. Więc ja gadałem, wiem, się ale Tomek mi gdzieś uciekł. Co? To już skończyłem? A, dobra. To, to, to lecimy dalej, nie? A jak cienie doróbki e, graficzne? Przeszkadzają cię nie przeszkadzają? Bo nie oszukujmy się, nie? Tam, wiesz, przechodnie przechodzą przez budynki, wtapiają się w asfalt, wiesz, tekstury doczytują się praktycznie e, na naszych oczach, wiesz, wyścig zaczyna się odliczanie do wyścigu, a tu asfalt się wgrywa trzy różne stopnie e, szczegółowości, cienie dogrywają się bardzo blisko, wiesz, e, całe całe otoczenie się Dogrywa, tam masz później takie mapy z, w, w rejonie górskim, to tam całe góry potrafią się dograć, wiesz, na Twoich oczach e, to wszystko wchodzi raz, znika raz, się pojawia. Wiesz, pop-up to na szczególnie na tych właśnie otwartych mapach, co Ty mówię, że można bardzo łatwo zobaczyć kogoś, jak Ci brakuje ten jeden do, do szczęścia z przechodni rozjechanych, e, to, to tam pop-up jest masakryczny, no i gra czasem potrafi chrupnąć, nie? Ona tam ma te 30 stałych klatek i naprawdę bardzo dobrze sobie w tych e, całych e, momentach, kiedy wiesz, tam się na ekranie po prostu karyseria sypie, ale potrafi też e, chrupnąć nie wiadomo czemu, muzyka też nawet potrafi przyciąć, jeżeli, jeżeli mapa się wgrywa, to, to, to nie przeszkadza ci to, nie? Bo mi to całkowicie nie przeszkadza. Nie, w ogóle mi to nie przeszkadza. Wiesz co, ja w ogóle miałem właśnie... taką, to jest dziwne, ale ja w ogóle miałem taką, takie podejście, że tak, pierwszy kontakt z grą, to było tam kilka godzin, ale no powiedzmy, że robione tak trochę już w klimacie poimprezowym, czyli w gruncie rzeczy nie do końca zwracałem uwagę na szczegóły, nie? Eee, Delikatnie mówiąc. Natomiast e, wczoraj grałem kilka godzin sobie w Carmagedona, będąc e, nie na swoim telewizorze. I co prawda telewizor był fajny, ale ktoś w nim ustawił jakiś tryb graficzny. Które nie mam pojęcia, co robił, tam jakieś coś z hercami musieli zrobić, jakieś chyba sztuczne rozmywanie czy coś w tym stylu, że to po prostu wiesz, chrupało mi non-stop, to chodziło tak, jakby w 15 klatkach, tak, tak wiesz, tak się wyświetlał obraz, nie? Ja tak pograłem godzinę. I stwierdziłem, że nie, to nie może być tak, że ta gra tak wygląda. Ja ją inaczej zapamiętałem w domu i po prostu coś muszę zrobić. I wiesz, wziąłem tego pilota od telewizora, zacząłem coś zmieniać. Udało mi się, wiesz, włączyć normalny tryb, a potem tryb gry, że wiesz, że to fajnie od razu na żywo, wiesz, puszcza naturalny obraz. I nagle stwierdziłem, jaka ta gra jest piękna, płynna i w ogóle działa w 60 klatkach po tym, jak to przełączyłem. Więc wiesz, wszystko zależy od punktu odniesienia. Jeżeli ty się przesiadłeś, wiesz, z jakiejś dobrej gry, tak od razu myk, myk, wiesz. Ale naprawdę nie miałem problemu. Ja przesiadałem się dosłownie, grałem godzinę w Uncharted, potem dwie godziny w Carmageddon i potem znowu godzinę w Uncharted i w żaden sposób nie powodowało to we mnie, wiesz, jakichś wymiotów, odruchów czy, czy czegoś takiego. Nie, jeżeli chodzi o grafikę, pomimo tego, że naprawdę nie jest to poziom nowych generacji konsol, to ta gra ma poprawną grafikę do tego. Tylko niestety odbiją się od niej ci, którzy oczekują tej grafiki, wiesz, no młodzież podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo na niej i ta gra do nich nie trafi. To jest gra dla kogoś, kto po prostu ma wspomnienie pierwszego Carmagedona i nie wierzę, żeby ktoś, kto się dobrze bawił przy pierwszym, źle by się bawił przy tym, bo to jest po prostu dokładnie to samo, tylko więcej, lepiej, no i trochę ładniej, powiedzmy. Albo też na przykład do, ta gra dotrze do ludzi, którzy wiesz, nie skreślą jej od razu i dadzą troszeczkę czasu i też, no tak, jak taki tak, tak, miód tak. wylewa się z ekranu, jak się w to gra, jaka zabawa jest po prostu z tą grą, z niszczeniem samochodów, pokonywaniem tras. No, naprawdę ta gra oferuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o sam gameplay, a w y, ostatnio mamy raczej y, taki nurt, że wszystko idzie wiecie w grafika, a gameplay idzie na drugim torze, a tutaj jest wręcz odwrotnie. Wiecie, grafika jest po to tylko byle była a tak naprawdę korem całej gry jest to, że my się ścigamy, rozwalamy samochody, yy, ludzi, wykonujemy misje. No po prostu ja jestem pod wielkim wrażeniem, jakim się udało ten cały klimat pierwowzoru przenieść teraz, powiedzmy sobie, w tę troszeczkę lepsze, lepszą technologię i, i to naprawdę wszystko działa. Jest jeden tylko malutki problem, który strasznie mnie smuci, bo recenzje tej gry są tragiczne, no ale powiedzmy sobie, tak naprawdę. Ci ludzie, co recenzowali tą grę, to chuja w nią grali, nic w nią nie widzieli, bo takie mają opinie i takie rzeczy piszą, jakby naprawdę przeszli tylko jeden etap i tą grę wyłączyli. Sorry, taka jest prawda. Ja gram na hardzie. Na najwyższym poziomie mam 35% kariery dopiero powiedzmy sobie w grze. Jest ciężko, ale jest, jest dobrze. Ale multi, jeżeli chodzi o multiplayer, nie ma z kim grać. Kurczę, słuchajcie, włączam multiplayer, wyszukuję, wyszukuję mi może maksymalnie dwóch, trzech gości. I my już włączamy grę, bo wiemy, że więcej ludzi nie dojdzie, bo, bo, no, mało jest ludzi, którzy w tą grę grają. I to jest smutne, bo w multiplayerze, nie wiem, Rafał, czy grałeś, ale w A multiplayerze. To wszystko, co my tu mówimy, znaczy jeszcze dopiero zaczniemy mówić o tym, jak się w to gra i co to w ogóle ta gra oferuje, ale to jest wszystko razy pomnożone razy dwa z ludźmi, którzy, wiecie, sterują normalnie samochodami. To, to tak, jest prostu, gdzie jest to jakaś nowa strategia, nie? no bo jednak ten komputer trochę trochę słabo, słabo operuje tymi autami. To jest, jest tragiczne, nie, nie oszukujmy się. Jest taki przykład, że ogólnie, żeby wyścig, wygrać wyścig, to są trzy warianty: albo przejechać wszystkie checkpointy, albo zniszczyć wszystkie samochody, albo wszystkich ludzi na mapie. Z tym, że jak się wyścig zaczyna, to jeżeli samochody sterowane przez komputer, jeżeli chociaż dwa checkpointy zaliczą, to jest ok. Słuchajcie, ogólnie to wygląda, Rafał też pewnie to powiesz, wyścig się zaczyna, wszyscy zaczynają się z każdym napierdzielać, tak? I i, I komputerowi nie jest w głowie, żeby w ogóle kontynuować wyścig. On, on sobie bierze na celownik pierwszy lepszy samochód, w, y, czyli ciebie i zaczyna się destrukcja. Tak? Ale I tak było też złupie. w starym karmagedonie. Tak, to, jak wiesz, najbardziej. To się nie. nic nie zmieniło, ale wiesz dlaczego tak jest? Bo nikt kurwa nie jeździ to dla wyścigów. To jest bez A sensu, właśnie żeby w ogóle się Zdziwiłem, zacząłem przechodzić wyścigi i kurde też dają radę. Też dają okay, radę. Ale, też. Yy, dobra, też dają radę, owszem były, i nawet były takie wyścigi, gdzie po prostu z gościem jechałem i praktycznie no o jeden checkpoint się ścigaliśmy cały czas, byliśmy na równo, tak? Z takim wiesz, on miał trochę szybsze auto, bo ja jeszcze cały czas nie, nie zmieniałem. Znaczy grałem dwoma powiedzmy autami, ale yy, staram się póki co trzymać tego, tego pierwszego. Swoją drogą bardzo fajna rzecz, jak przy tym jestem, bo możemy zmieniać kolory aut i poza samymi kolorami karoserii też widziałem, że są jakieś takie malowania specjalne, tylko że one tam wymagają chyba jakichś trochę więcej punktów odblokowań, jakieś takie grafiki. Nie wiem czy na każdy pojazd, ale na jakimś widziałem, że był taki wiesz, pomalowany w styl trochę, nie wiem, rajdowy chyba, czy, czy coś w tym stylu. W każdym razie fajnie to wygląda, dlatego że fury się również brudzą od krwi. No, jest to naturalna kolej rzeczy. No jesteśmy w 2016 roku. To jest PlayStation 4, tak? Więc na no tej krwi jest dużo i fura się musi ubrudzić. Ale wiecie, no jeżeli macie czerwony samochód, to tego nie widać. No i możecie sobie zmienić na czarny i porządnie upierdolić go, wiecie, na czerwono wtedy, nie? I to jest naprawdę fajne, fajne uczucie. Natomiast, yy, podoba mi się to, że też doszły nowe tryby gry i ja wiele razy grałem w pierwsze w pierwsze plansze, bodajże z pierwszych dwóch tam tych, nie wiem, tierów nazwijmy to i, i dalej sobie jeszcze nie poszedłem tak? bo, bo no, krótko tak naprawdę mam tą grę Tomek jest na pewno dalej i już zauważyłem, że są nowe tryby rozgrywki które naprawdę wprowadzają spory urozmaicenie bo pierwszym trybem, który w ogóle wprowadził mnie w takie zaskoczenie, że Dosłownie opierdzieliłem dwie rundy, i to jeszcze grając na normalu, bo jeszcze się nie przerzuciłem na harda. Yy, był tryb, który polegał na na zdobywaniu punktów yy, poprzez losowe zdobywanie jakby jazdy do checkpointu, który się gdzieś tam pojawia losowo na mapie, tak? Czyli pojawia się checkpoint, wszyscy napierdzielają się do tego checkpointu, kto go zdobędzie, ten zdobywa punkt i w tym, w tym samym momencie checkpoint się pojawia gdzie indziej na mapie i nagle wszyscy lecą tam. Z tym, że również możesz zdobywać punkty poprzez rozpierdzielenie gościa, który już ma ten punkt, to wtedy przejmujesz od niego ten punkt, nie? I to jest bardzo fajna rozgrywka również i, i bardzo mi się podobała i uważam nawet, że była ciekawsza od zwykłego meczu, bo, bo była taka dynamiczna i trochę bardziej wymagająca, bo bardzo szybko można było stracić przewagę powiedzmy dwóch, trzech punktów nie wiem czy jeszcze jakieś tryby są tam ciekawe Tomek, które dalej się pojawiają bo ty... tak, potem masz, potem masz tą samą wariację co, co z checkpointami tylko, że masz na, na mapie przechodnia jednego zaznaczonego jako cel i musicie go rozwalić wiesz, 10 przechodni, kto pierwszy rozwali i ta sama mechanika, jeżeli ktoś ma już nazbieraną ilość punktów, ty go rozwalisz to przejmujesz jego ilość punktów ale w sensie, e, że potem... wszyscy są od razu przechodnie gotowi do rozwalenia 10 i kto zbierze ich najwięcej, czy nie, 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 po nie, kolei, nie, po kolei każdy po kolei. Dosłownie to samo. Czyli co w sumie w sumie to samy, samo. Tylko, że no to, masz tak, no to człowieka, to który po prostu chodzi, chodzi i troszeczkę jest utrudnienie, bo ci próbuje uciec z no, przedku. Okay. Tak. Eee, Na wózku. Kolejna rzecz. No, są, są, no właśnie mi się to podoba, że tak gra się nie pierdzieli, nie? Słuchajcie, tam są, nie, ro tam w ogóle są rowerzyści, tam są babcie, babcie na tych takich chodzikach, co wiecie, popierdzielają sobie przez, prze, przez przejście. E, są goście na tych, wiecie, te spasione hamburskierskie, ham, wiecie, te amerykańce, co jeżdżą na tych e, wózeczkach takich elektrycznych. Ja, no, się, ja się dziwię, bo kurde. tam są jakieś, wiesz, osiągnięcia typu tam, że, że zdobądź, y, wiesz, jakieś trofea i tak dalej. Szkoda, że nie ma w ogóle, wiesz, czegoś takiego, że jednym poślizgiem w kombo wiesz, zabij dziwkę gościa na wózku i krowę, nie? I kurwa, to, to po prostu pasuje do tej gry, coś takiego. Wiesz, w późniejszych etapach możliwe. masz nawet takie patenty, że, że, że masz etapy w takiej, nie wiem, to chyba jest jakaś fabryka chemiczna, że jest pełno chemikali i wszyscy przechodnie chodzą w tych skafandrach przeciwradiacyjnych, wiesz? A to nie? było w pierwszej I, części. Też. I słuchaj, ale tutaj jest tak, że ci sami ludzie, co na wózkach są tych inwalidzkich, co są na tych jeździkach, albo te babcie, oni też, też są, są ubrani w, w te, te skafandry. Ba, krowy chodzą w tych skafandrach, człowieku, mają kalosze na. no, więc, więc to, to, jest, to, to jest fajne. E... Nie, pięknie, ale. Ja naprawdę, wiesz, ja się co? bawiłem dwa lata temu, no. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o tym multiplayerze, że, że, że ta gra naprawdę ma gdzieś te standardy, które teraz są, ale nie pod tym względem złym, tylko pod, pod takim dobrym. Wiesz, to jest old school na maksa, ponieważ. Każda gra na multiplayerze przyzwyczaiła Cię teraz do paru rzeczy. Mianowicie, od, o, o, zdobywasz punkty, odkrywasz jakieś skórki, odkrywasz lepsze bronie, e, awansujesz, awansujesz i tak w kółko, wiecie, Call of Duty i te inne. Słuchaj, gram w multiplayera, wybieram samochód, możesz wybrać wszystkie samochody, jakie są od razu dostępne. Nic nie jest poblokowane. Wszystkie mapy są dostępne. Nic nie jest poblokowane. Gracie tą, tą, tą rundę, czy tam, wiecie, jakieś tam deathmatch, czy, czy wyścigi, czy jakieś inne wariacje na, na, ten, na, ten, na ten temat, no i co? I kończy się runda multiplayera i tyle, no i gracie kolejno, albo idziecie do domu, nie? Nie dostajecie są w żadnej nagrody, żadnych żadnych punktów, jak, nic. Jakie są rundy w multiplayerach? Bo na pewno jest typowy deathmatch na fragi, czyli ile razy zginie ktoś, ile razy kogoś zabijesz. Tak, e... są wyścigi. Wszystko to, co mówisz, wszystko jest to w multiplayerze. Nie? A jest tryb taki, że do pierwszej śmierci, że na zasadzie last man standing? Nie, nie, nie. Czegoś takiego A, nie ma. To by było fajne, bo pamiętam, no. że lubiłem wgrać coś takiego w jeszcze kiedyś, kiedyś w Unreal Turnamenta, że po prostu masz tylko jedno życie i to by się tutaj sprawdziło, bo w sumie łatwo się rozpierdolić nawet. Jak tam źle się ustawisz i ktoś cię do ściany przyciśnie, to to, to nie jest trudne. No tak. Szczególnie, szczególnie jak kamera potrafi ci zwariować, bo, bo nie oszukujmy się, kamera to, to naprawdę Trochę czasem słabo. utrudnia bardziej niż pomaga, ale w opcjach można wszystko sobie ustawić. Nie wiem, czy w ogóle jeden, chociaż jeden z tych recenzentów, co pisali recenzję zajrzał do opcji menu i słuchajcie tam macie trzy różne widoki macie widok z maski widok z tyłu samochodu i widok ze środka z kokpitu macie taki, taki widok Kamerę możecie sobie przybliżać W się gry można możecie zmieniać u... którymś skrótem bo nawet można nie, nie w skrótem nie ale skrótem możesz wejść nie, normalnie nie. No do do opcji no właśnie tak problemu, mi brakowało tego jest. skrótu no i to, co jeszcze fajne jest to względem to jest to jest taki powiedzmy znak dzisiejszych czasów trochę i odmiana, bo tak omawiamy tą grę, i, i cały czas mówimy, że ona jest naprawdę świetnym remake'em gry sprzed 20 lat. A ja w oryginalną część grałem na mobilce, na tablecie. No, jakieś, nie wiem, ona wyszła chyba ze dwa lata temu i, i dosłownie opierdzili ją na 100% i tablet mi się grzał, bo po prostu w kółko w to grałem, yy, w oryginalną, na starej, prostej grafice, bo, bo była świetna, tak? I do dzisiaj jest świetną grą. No i to jest to samo, tak? Ale są rzeczy, które tą grę jednak odróżniają. Są pewne zmiany w mechanice, i dla mnie taką główną zmianą, którą bardzo sobie cenię, jest to, że zbierasz wszystkie power-upy. I jeżeli będziesz napierdzielał po tych beczkach z tymi power-upami, to po chwili jesteś chodzącym arsenałem, i po prostu sobie na szybko te power-upy, tylko L-ką, R-ką zmieniasz, z której broni, powiedzmy, chcesz skorzystać, skorzystać, z której funkcji, co ci naprawdę daje duże możliwości. Po, po w ogóle tych power-upów jest trochę też nowych, tak? Do, oczywiście nie zrobili tylko tego, co było kiedyś, a, a też trochę nowych. Ale podoba mi się to, bo można zrobić, wiesz, fajne kombosy. Można zrobić sobie w jednym momencie, powiedzmy, jakieś tam turbo, nie? Porządnie się rozpędzić bardziej niż, wiesz, pozwala na to normalny jakiś tam silnik. Po czym wrzucić sobie takiego śmiesznego power-upa, że z lewego przedniego koła i prawego tylnego koła, wiesz, wali ci silnik rakietowy, przez co zaczynasz kręcić bączki bardzo szybkie i, i ogólnie robi się z ciebie taki y, kilkutonowe tornado, nie? Znaczy, tornado, które po prostu kosi wszystko. No nie wiem jak to nazwać, czy raczej piła samochodowa i, no, i to, no, że te power to, że te power-upy można zmieniać i można zbierać ich kilka to jest dla mnie bardzo ważna zmiana bardzo mi tego brakowało w oryginale i fajnie, że w ogóle wpadli na to, żeby coś takiego zrobić no to Power Up'u też chciałem troszeczkę później przejść, bo tam w ogóle jest o wiele więcej różnych mechanik. Jest sklepik, który możesz kupować na bieżąco, wiesz, w czasie rzeczywistym Power y, płacić za gotówkę, za te punkty, co zebrałeś i to, i to całkowicie zmienia, wiesz, strategię, jak w to grasz. Bo w ogóle ktoś, kto nazywa tą grą, że to jest gra wyścigowa, to nie wie, co mówi i naprawdę wielką krzywdę wyrządza tej grze, bo to nie jest gra wyścigowa, to powiedzmy to, to jak dla mnie to jest gra akcji, w której głównym bohaterem są pojazdy, tak naprawdę, bo, bo tam masz wolną rękę, możesz wszystko robić, co zechcesz. I tak jak e, możemy szukać te problemy, że wiesz, że grafika, że spowolnienie, że i w ogóle tego jest więcej, ale my tak naprawdę to na siłę te wszystkie problemy szukamy, bo Słuchaj, jeżeli dostajesz grę za 139 zł, używka pewnie będzie około 80 albo 60 zł, tak? Słuchaj, dobrego indyka w tej cenie nie dostaniesz. A w jakiej innej grze potrącasz ludzi, rozjeżdżasz ich, wiesz, gdzie flaki są zaczepione o zderzak, wiesz, a gościu cały czas krwawi, ty zostawiasz ślad po, po sobie, wiesz, no po prostu tam się dzieje tyle rzeczy naraz, że nie wiesz, za co masz się na początku zabrać. Poza tym ta gra nie ma konkurencji na konsolach, nie ma drugiej takiej gry podobnej albo chociaż troszeczkę podobnej, albo takiej samej, no nie ma, tak? No nie ma. I o dziwo, i o dziwo ta gra naprawdę oferuje długą i różnorodną karierę, wiesz, gdzie na najtrudniejszym poziomie naprawdę trzeba powtarzać te etapy, trzeba zbierać tą gotówkę, trzeba zdobywać te, te, te punkty, które nam pomagają i w grze w ogóle. Zatrzymajmy się na chwilkę, jeżeli chodzi o punkty, bo to jest ciekawa sprawa. Bo wyścig możesz wygrać jak najbardziej, rozwalisz wszystkie pojazdy, wygrałeś, ale możesz taki, taki, tak, taki etap możesz skończyć na minusowym stanie punktów i to ci nic nie dało. Okej, okay, pojeździłeś te 20 minut, podniszczyłeś, poniszczyłeś przeciwników, ale tak naprawdę nie dało. Bo przede nic wszystkim punkty, punkty wydajesz na naprawianie pojazdu. I na recovery, i na recovery, tak, za, i to za, sporo, sporo do... tych punktów schodzi, tak, bo to powiedzmy jednorazowa jakieś naprawa recovery to tam jest, wiesz, nie wiem, 10-15 tysięcy punktów na przykład potrafi zjechać, a za rozjechanie ludzika dostajesz, nie wiem, 100 albo 200, nie? Więc yy, rozbieżności potrafią być spore. No, ogólnie no nie, nie jest tak zbytnio często. No, trzeba, Nie wiem, jak jest na trudniejszym poziomie, tym, tym maksymalnym, bo ja wciąż jeszcze gram na średnim. Yy, no to dużych problemów z tym, żeby punktów mi zabrakło, nie ma, ale. Ale w gruncie rzeczy, no to faktycznie na punkty też można grać. No to, jest, to jest gra arkadowa, tak? I, I wiesz, no to. No i za, w zasadzie za punkty odblokowujesz kolejne etapy, postępy robisz, nie? Ale zobaczmy na no ty... wszystkich... We wszystkich grach tego typu, no bo jeżeli to jest gra akcji, tak, no to do czego ją można porównać? Już nie pomijmy kwestie tam brutalności i tak dalej, ale wiesz, weźmy sobie Uncharted i multiplayer, tak? Masz dwie bronie plus granat, ewentualnie jakąś tam, jakiegoś specjala, tak? Weźmy sobie jakieś inne multiplayery, w mało której grze w tym momencie możesz mieć cały arsenał, tak jak w shooterach, powiedzmy, z lat 90., gdzie miałeś Wiesz, od zera do, do dziewięciu miejsce na bronie i, i sobie na klawiaturze pyk szybko zmieniałeś i, 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 miałeś wszystkie dziewięć broni naraz. W tym momencie, wiesz, wszędzie, no, jakby tak trzymanie, wiesz, podstawowa broń plus druga, podręczna i to jest taka, jakby podstawa. A to, że tutaj właśnie, wiesz, poszli w drugim kierunku, żeby właśnie mieć wszystkie te power-upy, a nie tylko, powiedzmy, trzy sloty, nie? To, to, też, powiedzmy, pokazuje, w jakim kierunku, mm, na czym się wzorowali i co chcieli zrobić. I też fajne jest to, że na przykład yy, nie możesz się w sumie tej gry nauczyć na pamięć, bo każda, każdy, każdy, każdy poziom, jaki zaczynasz, praktycznie. On jest tylko taki sam na początku, kiedy wszyscy razem startują. Potem to, co się dzieje, to każdy, każdy etap wygląda zupełnie inaczej. I wszystkie power-upy, które są rozmieszczone w specjalnych puszkach, puszki są oznaczone specjalnymi kolorami, i tylko tyle ta gra ci daje podpowiedzi względem. Jeżeli jest czerwona puszka, to na pewno dostaniesz jakiegoś power-upa ofensywnego. Jeżeli jest czarna puszka, to na pewno jakiś power-up defensywny. Wiesz, jeżeli na przykład żółtą puszkę, to na pewno wiesz, że dostaniesz punkty albo czas dodatkowy. Więc jedynie tylko tyle ta ci gra daje podpowiedzi, a jakiego parapa wylosujesz, to jest naprawdę kwestia losu, i dzięki temu musisz na bieżąco i dynamicznie zmieniasz taktykę i podejście do gry, bo na przykład wiesz, możesz być naprawdę na przegranej pozycji, kiedy, e, kiedy przeciwnik wleciał w ciebie w bok pojazdu, wiesz, wygiął ci całe auto i leci z tobą prosto w... E, prosto w bok budynku i wiesz, że zaraz cię rozwali i będziesz kolejne 7,5 tysiąca w dupę, bo, bo za tyle, tyle kosztuje naprawienie auta Albo stracisz punkt i to na przykład jest jeszcze trudniejsze, bo tam punkty możesz sobie szybko robić, a jak stracisz punkt, to to czasami to już jest przegrany mecz, powiedzmy, nie? Dokładnie. I na przykład czytałem w recenzjach, że zarzut do tej gry jest taki, że są bezsensowne power-upy. No kurde, tu nie ma bezsensownych power-upów. Na przykład to, co ty powiedziałeś, ta spirala, która zaczyna z kół takim jakimś, nie wiem, rakietą strzelać i auto zaczyna się kręcić jak nie wiem co, nie? No to w scenariuszu, który teraz opisałem, jeżeli masz tego power-upa, no to wygrałeś, bo. Potrafisz się oswobodzić z tego uchwytu, te, tego, tego przeciwnika, powiedzmy sobie, jak on w ciebie leci. Zaczynasz się kręcić, uwalniasz się i zmieniasz pozycję. I ty go zaczynasz pchać, wiesz w ten budynek i go rozwalasz, tak? Na przykład są power-upy takie, które powodują, że możesz na, na żądanie zacząć skakać, nie? Kanguru, czyli możesz wcisnąć guzik i twoje auto podbija się do góry. No i może no no... przeciwników podbijasz do góry albo że przeciwników no dobra albo, no że walisz ich ze sprężyny tak no, no możliwości jest nie naprawdę jest power upów dużo ja też na pewno jeszcze wszystkich nie widziałem ale nie wiem czy tutaj jednej rzeczy źle nie powiedziałeś hmm, wydaje mi się że przynajmniej niektóre power upy są na stałe i tak też było w oryginalnej eee, części, że tak, nastały, w danym, że w danym się... miejscu ten power-up był, i że na przykład, jeżeli zapamiętałeś sobie, że tutaj na tej stacji benzynowej jest, wiesz, sprężyna czy tam jakieś miny, tak, no to to one tam zwykle są w tej czerwonej puszce I tym bardziej, że jest jedne, jedna puszka na całej mapie zawsze gdzieś ukryta. Która dopiero uruchamia ci, że na Twojej mapie widać wszystkich przechodniów, a bez tego jest bardzo ciężko tych wszystkich przechodniów znaleźć, no bo tak jak rozmawialiśmy, no wiecie, 600 kropeczek do zebrania, nawet na mapie, która nie jest ogromna, powiedzmy, jak wiecie, całe GTA, to jednak jest dużo i, i znaleźć ich po prostu wizualnie, gdzie. Jednak ta gra specjalnie ma poukrywane te postacie. Czasami gdzieś wiecie, ktoś jest na jakiejś platformie na morzu, kawałek dalej, trzeba do niego doskoczyć albo gdzieś tam na dachu, albo gdzieś tam w tunelu i, i po prostu trzeba go poszukać, tak? W związku z tym najpierw trzeba znaleźć w ogóle tą puszkę jeszcze, nie? Żeby, yy, żeby to zrobić. Więc ten motyw w ogóle zmienia rozgrywkę, bo najpierw trzeba wybić czterech, czterech przeciwników, Potem, czy trzech, potem z tego ostatniego, który zostanie zrobić kalekę taką, że jest bez trzech kół i po prostu nie jest w stanie się sama poruszać, potem znaleźć tą puszkę, która ci w ogóle pozwoli dalej kontynuować yy, tryb terrorysty i, i, i dopiero potem rozjeżdżać na spokojnie tych ludzi, żeby zdobyć tego bonusa. I tak naprawdę masz to do zrobienia na kilkudziesięciu etapach w grze, tak więc powodzenia, szybko tego nie skończysz. No, bardzo fajnie ta gra naprawdę pokazuje, możesz myśleć i grać za każdym razem inaczej, tak? Ale myślę, że chyba przejdziemy już do wisienki, jeżeli chodzi o Karmagedona, o, o czyli o samych pojazdach, bo no to e... trzeba więcej, no trzeba. Bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Słuchajcie, jeżeli uważacie, że Frostbite z Battlefieldów to jest szczyt technologii, jeżeli chodzi o niszczenie się, to gówno widzieliście, bo. To, co oni zrobili z destrukcją i niszczeniem się samochodów, to nie widziałem w żadnej grze, tak naprawdę. Zacznijmy od tego jeszcze, że każdy samochód prowadzi się inaczej i każdy samochód możemy dodatkowo upgridować, wiecie, w pancerz, prędkość i siłę, siłę, powiedzmy sobie, uderzenia, tak? Każdy samochód ma swoją masę, każdy samochód inaczej się zachowuje, jeżeli chodzi o wchodzenie w zakręty. Eee, powiem więcej, każdy samochód ma inne uzbrojenie i to, co było w starych częściach, tylko jeżeli chodzi o kosmetykę, tak, to wyglądało inaczej. Na przykład wiesz, jakieś kolce wystające z opon, e, jakieś tam ostrze, które jest na przodzie samochodu, to w poprzednich częściach to był tylko element dekoracji. Tutaj to jest e, normalna broń, która potrafi przeciąć opony, albo na przykład zdjąć całą oponę z przeciwnika. Jest taki samochód, który ma e, kolce wystające, jak w starodawnych, wiecie, rydwanach, co się na arenie ścigali, to takie kolce kręcące się. Tutaj jedno auto posiada to, to po prostu. Ale chyba nie jedno. No. Wiele takich samochodów jest i, i po prostu te auto automatycznie ściąga opony z samochodów innych przeciwników, więc no to, to jest mistrzostwo, że takie rzeczy wzięli też pod, y, pod uwagę. Więc każde auto inaczej się prowadzi, każde auto można dodatkowo zmodyfikować. I co jest jeszcze lepsze, nie wiem, Rafał, czy zauważyłeś, ale y, ja te auta traktuję jak postacie do Biatyki, wiesz, bo. Każde auto ma swoje takie dodatkowe umiejętności, które ja z czasem dopiero zauważyłem, że mają. Jest samochód, który podczas wciskania gazu zaczyna wsysać do środka. On ma taką turbinę. To jest taki wakacyjny samochód z dyskami snowboard, z surferowymi i w momencie, kiedy wciskamy gaz, to takie rakietowe turbiny on ma w środku, zaczynają wsysać ludzi do środka, czyli nie musicie dokładnie celować masz takiego power w konkretnego przechodnia. I to jest tak, jakby on cały czas jeździł na tym power-upie, bo masz takiego power-upa, że na tak. przykład przysysasz do siebie ludzi albo przysysasz do siebie obiekty otoczenia i to jest tak, jakby on cały czas jeździł na tym power-upie. Inne samochody na przykład prądem rażą, albo, albo wiesz, mają wzmocnione uderzenie. No naprawdę, tak wariantów tak tego wszystkiego jest mnóstwo. Wiesz, że tak w Jedynce było też, że był taki pojazd. Nie wiem, czy to nie była jakaś korweta, czy coś takiego. W takim razie taki wiesz, mocno sportowy, niebieski samochodzik z jakimś tam paseczkiem, ale pamiętam, że miał kolor właśnie taki granatowy. I on właśnie miał na stałe włączonego bonusa, że raził prądem yy, wszystkich przechodniów, których mijałeś tam z odległości, powiedzmy, 10 czy tam iluś metrów. I dopóki tego pojazdu nie odblokowałeś, to wybicie wszystkich przechodniów no naprawdę się wiązało z godzinami spędzonymi za, yy, na każdej planszy. A w tym momencie to jest powiedzmy z tym autem duże ułatwienie. Więc no, to też nie jest nowość, tylko oni rozwinęli ten pomysł trochę bardziej, no, wykorzystując technologię. Ja chciałem powiedzieć no jeszcze widzisz, o, tych, o tych zniszczeniach tych pojazdów i, i właśnie o ich konstrukcji, bo yy, z wielkim zaskoczeniem zauważyłem, że pojazdy są zbudowane w taki sposób, że są faktycznie podzielone na jakieś segmenty i z części. Samochód może ci się rozpaść w pół, ale zarówno w taki sposób, że gdzieś na linii podszybia ci, powiedzmy, całą maskę urwie. Yy, może ci centralnie w pół rozjechać po prostu w kabinę, że kierowca zostanie z tyłu, a kierownica z przodu. Yy, może wiesz, samą dupę ci i za przeproszeniem urwać, albo w ogóle frontalnie go wiesz, rozjechać na wzdłuż, tak? Bo, bo wiesz, typowy crash test taki zrobić, nie? Yy, jak jest wiesz, I to lepiej, N jak N -N taki na przykład jak ci... Jak I... na przykład zrobisz sobie kabrioleta to to nie, to nie znaczy, że to że, że auto już nie jeździ, tak? Nie oczywiście, tak ale jedziesz, on do, koń do końca jeździ, dokładnie. Dopóki nie ma wrek, to on do końca będzie jeździł i kręcił kołami, tak? I zmierzam do tego, że te wszystkie części, które są w aucie, czyli tam jest yy, model normalnie silnika ze skrzynią biegów zamontowany z wałem, z półosiami, z kołem i tak dalej, i jak dobrze przypierdolisz, to wiesz potem na przykład y, wiesz, mijasz, no bo swój samochód no to zawsze dosyć szybko naprawisz, chociaż no to też y, sprawia frajdę, że widzisz jak on się rozpada, a co lepsze to części zostają na drodze i potem jak się naprawiasz, to te części wiesz w taki magnetyczny sposób cię gonią i przyklejają się z powrotem, wiesz, ta karoseria więc to też jest zabawne, jak uciekasz przed własną maską y, która, która próbuje cię dogonić, żeby się przykleić na miejsce, natomiast wiesz y, mijasz wraki, które które zniszczyłeś, i, i widzisz leżące koło z przyczepioną półosią, a obok na przykład cały silnik ze skrzynią biegów i, i wałem napędowym, i dopiero gdzieś tam dalej wiesz maskę kabinę pogniecioną, tak? No i to po prostu wygląda super. I, I naprawdę, jeżeli chodzi o te zniszczenia, aut, to wiesz, to nie jest tylko gnieciuch taki, że się po prostu pogniecie, dziękuję, dobra, już nie możesz jechać, bo się pogniósł za bardzo. Tylko naprawdę się w drobny makro spierdalają i tego się inaczej nie da określić. No, normalnie karoseria może Ci raz albo odpaść, albo się wgiąć, albo nawet pękać mogą elementy. Na wpół pęknięte, wiesz, na przykład nad kolej, to zostaje i dalej jedziesz, nie? Wszystko może się wgniatać, wiesz, jak już rama samochodu się wgniecie, to wszystkie elementy są fajnie wgniecione, wiesz, drzwi się nie otwierają, szyby pękają. Jak na przykład mocniej e, przywalisz w kogoś, to widzisz jak, jak kierowca wypada przez przednią szybę, wiesz, krzyży a, a, i leci w Ciebie. Mm, na minach można najbardziej wie... sprawdzić jak pojazd się potrafi... No, powiedzmy nawet y, niespodziewanie wygiąć czy, czy, czy zniszczyć, bo miny, te, które wybuchają gdzieś tam zwykle w wodzie są puszczone albo w jakichś takich opuszczonych tunelach wodnych, to, to w momencie jak w nie wiedziesz, to zresztą w starej części też tak było, no tylko wiadomo, że tam ten model się gniótł, gniutł, ale no, zniszczenia były ograniczone. A tutaj naprawdę wjeżdżasz w minę i nagle widzisz, że nie ma pół Twojego pojazdu, i te wszystkie części gdzieś latają dookoła, cała rama jest zgnieciona, a, a po prostu kierownicę, to kierowca już trzyma w zębach, nie? i w sumie no, dobrze w kamerach bardzo... powiedziałeś, bo jestem ciekawy, jak od środka wygląda to, kiedy niszczysz pojazd i nagle wiesz, nie masz szyby maski dachu i. I wszystkiego. No, aż tak dobrze to nie wygląda, ale wiesz, jest takie widoki, warto z niego pograć. Eee, ale też można też trzeba powiedzieć, że każde auto nie nadaje się na każdą mapę, tak? I też nie każde auto na każdy tryb gry, więc trzeba rotować tymi pojazdami, trzeba mieć dużą pulę samochodów, trzeba wszystkie, wiesz, upgridować, takie swoje, mieć kółko ulubionych samochodów, e, żeby radzić sobie w tą grę na późniejszych, wiesz, na tych najwyższych etapach e, trudności bo jednym samochodem nie przejdziesz całej gry, to, to, to mogę Ci już powiedzieć i trzeba mieć parę ulubionych takich odpowiednich do danej mapy, wiesz, jak jest górzysta mapa, no to lepiej, żebyś miał auto z większymi kołami, a jak jest na przykład płaska mapa, to lepiej, żebyś miał jakieś bardziej aerodynamiczne auto, które wiesz, szybciej będzie jeździć i z zakręty będzie lepiej wchodzić, no i też tutaj się wchodzi w grę to, że nie każde auto ma taką masę i nie każde auto wyrządzi takie e, zniszczenia w, w przeciwniku, więc no naprawdę ma tyle w, w wariantów z Zmiennych ta, ta gra, że ja jestem pod wielkim podziwiem tego, że wszyscy tą grę zjechali. Gdzie, gdzie mogę poczytać w mediach obejrzeć, no to wszyscy tą grę jadą i ja mam wrażenie, że naprawdę oni nie widzieli tej gry, oni nie grali w nią, oni nie wiedzą o czym oni w ogóle piszą to jest dla mnie niepojęte, nie, nie bo... Znaczy to jest tak, jakby wszyscy sobie... spojrzeli na grafikę i stwierdzili, o nie, w dzisiejszych czasach taka grafika kupa, nie, dobra, dziękuję, pff, przeklejam to, co było tam, nie wiem, dwa lata temu na Reincarnation, tak samo poszły hejty i wiesz, no bo też na PC ty Reincarnation się odbiło bez echa, a to w gruncie rzeczy, no nie było wcale coś yy, wiele zmienionego, tak naprawdę, no na podstawie Reincarnation. No ja w pierwszą część mówiłem, że właśnie u Grześka grałem i, i nie zrobiła nam nie wrażenia, ale ta gra naprawdę wtedy chrupała i źle działała i źle wyglądała. Aż się odechciało grać. Tak ta aż naprawdę tak źle nie, była tutaj ziemia. nie ma. Nie, tutaj naprawdę tak, nie ma jest, takich jest elementów, super. że coś ci chrupie tak bardzo, aż ci przeszkadza w grze i przyznam szczerze, ja pomimo tego, że lubię się pozachwycać grafiką bardzo, to o tych rzeczach, o których ty powiedziałeś, że tam się doczytują mapy, jakieś tam, wiesz, elementy i tak dalej, pop-up w ogóle nie zwróciło to mojej uwagi ani troszeczkę. No, i, no i, i ogólnie, no co? No, auta są też bogate w szczegóły, to nie jest, wiesz, bryła samochodu. Auta są w, z fantazją, wiesz, to są odpowiedniki e, aktualnych modeli, jakie są, wiesz, macie, mamy jakieś Lamborghini, mamy jakiegoś tam Delosiego. Znaczy nie, 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 to, nie są, to nie są odpowiedniki dzisiejszych modeli, to są odpowiedniki z gry sprzed 20 lat, tak? Czyli mamy znowu y, Lamborghini kontasza. Yy, przerobionego odpowiednio. Mamy znowu tak, jakiegoś z, tam. Z dwoma jakimiś tam, wiesz, ostrzami yy, na, po obu stronach maski. No, tak, ja nie, naprawdę... odbl nie odblokowałem wszystkich, ale powiedz mi, bo bo ty na pewno już widziałeś te auta z dalszej części gry zresztą w Multi grałeś, tam były wszystkie auta do wyboru, mówiłeś. Yy, w oryginalnej grze był takie auto, ono faktycznie w późniejszych etapach wchodziło, bo ono było bardzo y, szybkie, mocne i solidne, więc, więc y, po prostu dobre dzięki temu. I to był Mercedes z lat 60-tych, Gullwing, który zamiast gwiazdy na, na grillu miał jakąś tam wielką, nie wiem, trupią czaszkę, czy, czy coś w tym stylu, czy jakiś tam inny taki celownik, nie? I zastanawiam się strasznie, czy tego Gullwinga wzięli, bo on był no tak bryłą podobny, że wiesz, nie wiem, czy, czy by go za licencję tam nie pozwali zaraz w tych czasach. Nie wiem, albo jeszcze tego nie, nie odkryłem, bo jeszcze tam parę samochodów zostało mi do odkrycia. A w multiplayerze to wybrałem tylko parę, żeby pojeździć. Ale większość, znaczy większość, wszystkie samochody, które były w starych częściach, znaczy ja nie mówię o tym Carmageddon Dead 2000, czy, czy bo to w ogóle jest pomyłka, to nie jest Carmageddon, Mówię o pierwszych dwóch częściach, to są, no jest ta ciężarówka, jest, jest ten taki e, z dwoma kołami i ostrzem z przodu. No, wszystko to jest, jest ten Grim Reaper z dwoma, z dwoma kierowcami. Mm. Jest, ta kurczę, ciężar... jest, jest tutaj, bo chyba w Carmagedonie dwójce, nie, nie, nie w Jedynce. Tak, była nie... dwójce. Czyli w dwójce ta ciężarówka, ten wielki, jak on się nazywa, jest. Caterpillar taki, nie? Wywrotka tak, taka australijska. Kurde. Mhm. No to będzie fajnie. I ten. I powiem jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz na temat tego modelu destrukcji. Wiesz, jak, jakby mi tak dosłownie kopię jeden do jednego z tym, że, no troszeczkę powiedzmy bardziej realistycznie, bo tam nieraz auta tak się wygnął, że to nie powinno w ogóle mieć prawa, jeżeli jeździć, a to dalej jeździ, żeby zrobili ten sam system zniszczeń w kolejnym GTA albo w jakiejś grze wyścigowej typu Dirt czy coś takiego. No to człowieku masz grę po prostu marzenie. No. Naprawdę postarali się, i cała para poszła w destrukcję i liczenie fizyki y, tych samych aut y, i, i, i destrukcji. No, to jest po prostu najlepsze, co, co może być w takiej grze, nie? No, y, słuchajcie, ja mam parę pytań w takim no razie. że y, gadacie tyle czasu. <coughs> Pierwsze pytanie moje brzmi: e, poprzedni Carmageddon, który ostatnio wyszedł na PC, -ta, a pamiętam, że grafikę też mam słabo. Eee, miał bardzo duży problem z optymalizacją. Czy tutaj ta gra jest płynna? Czy to ona na 60 pewnie nie ma, ale czy ma stały 30 klatek i nigdzie nie zwalnia faktycznie? No mówiliśmy ci, że 30 jest, ale czasem chrupnie, ale to chrupnie tak, że naprawdę tam cztery auta naraz wybuchają. Ale tak to działa super. No, no naprawdę, ja są gry, uwagę, które że mają. To czy funkcję, jest OK. To nie czy, uderzyło, czy, czy wiesz? Nie było bomby jakiejś tam, wiesz. Jest, jest OK, eee, naprawdę. To, no? Okej, okay, druga opcja, znalazłem tutaj taki minus dosyć spory, że dajmy na to macie 32 auta i w połowę w połowę w połowę, w połowę w połowę, w połowę nawet nie będziecie jeździć, bo są zupełnie bezużyteczne w jakimkolwiek. A tybie. widzisz i, i to jest, czy to jest i prawda? To jest właśnie to, co ci mówiłem, że na przykład na pozornie nieużywalny nie power up staje się w jednym momencie używalny i ci ratuje dupę, tak tutaj samochody, niektóre się nadają lepiej na daną planszę, niektóre gorzej a trzeci rodzaj samochodów to jest po prostu dla twojej czystej zabawy słuchaj, tam jest dragster, który skrętność ma praktycznie na poziomie zerowym ale jak przypierdzielisz gazem to on po prostu leci na złamanie karku, tak? I to jest samochód, którym nie wygrasz ani jednego wyścigu to jest samochód, którym nie zniszczysz żadnego innego przeciwnika, chyba że będzie nieruchomo stał i ty w niego wlecisz całym impetem ale ten samochód sprawia jedną podstawową zasadę eee, on po prostu daje ci zabawę możesz się nim bawić, wymyślać, kombinować słuchaj, a co jeżeli ja tym samochodem wezmę a ciekawe jak ten samochód jeździ cały czas masz tą, wiesz ciekawość, jak się prowadzi ten samochód no kurczę fajnie, że takie samochody też są one tak są nieużywalne, nie da rady nimi nic zrobić, ale pobawić się jak najbardziej Tomek, bo ja teraz sobie przeglądam ja. listy, powiedzmy, o grafiki z pojazdami z Max Damage i widzę tutaj pojazdy typu nie stary Gullwing, a nowy Mercedes SLS, który jest jego odpowiednikiem, który jest postawiony na gąsienicach od czołgu. Czy ty widziałeś coś takiego? Widziałem, ale jeszcze nie odblokowałem. Mam, mam przyciemnioną, wiesz, miniaturkę tego samochodu i muszę go odblokować, nie? Ale są, normalnie jeżdżą Słuchaj, tam jest samochód, który wygląda jak rakieta, tak? Mam, to? wiesz, to Jak rakieta, dosłownie, jakbyś miał połączone dwie rakiety w jeden samochód, nie? Różne, nie, no to fantazja to... naprawdę ich po poniosła. To jestem w stanie to jestem w stanie zrozumieć. Nie, po prostu się tym wiesz, Mercedesem zajarałem, i, i jestem ciekawy, fakt, znaczy zaciekawiło mnie, czy faktycznie tam jest. No dobra, a w związku z tym, skoro już stwierdzamy, że cały świat się myli, to powiedzmy sobie, jaką ocenę ma na Metacriticu. Jest to 53. Ale to jest ocena przez recenzentów czy userów? User 5,7. A 5,3 to jest 5,7. Tak. No czyli tak czy inaczej, Wiecie to jest 5,5. Tak, jakbyście mnie zapytali, jaką bym ocenę tej grze wydał. Nie mam najmniejszego pojęcia, bo wiem, że to nie jest gra na 7, wiem, że to nie jest gra na 5. Mi się w tą grę po prostu zajebiście gra i, i wali mi jaką ta gra ma ocenę. Naprawdę. Sam nie jestem w stanie ocenić tej gry, bo wiem, że to nie jest. E, wiesz, to nie jest. E, to nie jest top gier, jaki może być na konsoli, ale to też nie jest złagra, więc to jest, no to jest trudno mi powiedzieć. Ale nie no, no, naprawdę niesamowicie chyba wciąga. Ty też tylko teraz. Tyl, tylko Dokładnie. teraz. Tak, bardzo wyśmienicie, ale właśnie mam pytanie. Na ile oceniasz aspekt nostalgiczny? dla swojego odbioru tej gry i tej oceny, bo obydwaj jesteśmy jakby, no, z tego samego okresu, że, że po prostu pierwszym Carmagedonem to było dla nas, wiesz, no, wyznacznik najlepszej gry tamtych czasów i ja po prostu przez to, że tutaj wiesz, słyszę te same dźwięki, widzę te same pojazdy, tylko w nowej grafice, widzę te same mapy zasadniczo, bo wiele z nich jest po prostu, wiesz, odnowionych, ale, ale na tych samych modelach gdzieś tam opartych, na tych samych planach, you <sighs> I ta nostalgia na pewno tutaj swoje daje, wiesz, no to jest tego samego typu nostalgia, że odpalasz Mortal Kombata dziesiątkę, i, i widzisz po prostu, jak skorpion, wiesz, w full HD wyrywa yy, gdzieś tam głowę z kręgosłupem, czy, czy coś w tym stylu. To samo co kiedyś widziałeś na, na pięciu pikselach na krzyż i stwierdzasz, wow, ale to jest zajebiste, nie? I wiesz, dzisiejszy nastolatek może na to spojrzeć i stwierdzić, Boże, co za pokurwiony w ogóle pomysł, czyli to umysł wymyślił i, i skąd to się wzięło, a a dla ciebie to jest normalne, bo po prostu robiłeś to już za dziecka, nie? I wiesz, miałeś 6 lat wyrywając te kręgosłupy, nie? I... I może tutaj ta nostalgia po prostu trochę się bierze. No ja uważam, że ta gra może być oceniona na 5,5 dla kogoś, kto nie jest skrzywiony tak jak my, ale jeżeli faktycznie grałeś w jedynkę i ci się podobała, no to ta nostalgia powinna tutaj dwa albo nawet trzy oczka dodać, i, i, i ja bym był skłonny tej grze 8 nawet wydać. Jeżeli nie zraża cię po prostu grafika, bo naprawdę poza, poza tym, że ubogie są jakieś te yy, mapy tak naprawdę, no bo przechodnie mi nie przeszkadzają, że są tacy, wiesz, tacy tym graficznie, bo oni są i tak tylko mięsem yy, tutaj armatnim, a ale te mapy mogłyby być trochę powiedzmy bardziej dopracowane, chociaż i tak jest sporo elementów takich, yy, że nie jest to tylko i wyłącznie Mapa płaska oraz ewentualnie podjazd w górę, podjazd w dół, tylko dużo jest jakichś takich skoczni elementów, jakichś przewróconych kontenerów, po których można wyskoczyć, takich, mm, no tak takich no. mierowych, ale to ale to wciąż nie jest y, wszystko poza tylko wciąż widzisz takie kąty proste i takie, takie modele dosyć y, ubogie tej mapy, jednak. No i te mapy uważam za tak, najsłabszy no, no. element graficzny. Ale też każda mapa to jest taki. Powiedzmy sobie, plac zabaw, tak? Do tego, co ty tam tak, możesz robić. I po tym względem zabaw. też jest to zrobione i zaprojektowane, więc to nie jest nic realistycznego, tam masz no bramy. Bo, bo, bo ja znowu uciekłem, no, to moglibyśmy, o tej nostalgi Tak, mi powiedz, gadać o tej dalej i dalej. I powiedz jak dla ciebie. Ja się podpisuję po tym, co powiedziałeś. Tak samo też. Powiedzmy sobie, że dla normalnego, dla, dla normalnego niespaczonego, wiesz, tym, tą całą brutalnością e, dzieciaka, który zaczyna przygodę z grami, to dla niego ta gra rzeczywiście może być e, piątkową od na 5 na 10, a dla kogoś takiego jak, 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 jak my to spokojnie to 8, ja się pod tym tak samo podpisuję, tak. Ale e, dajcie szansę tej grze nie patrzcie na grafikę, poświęćcie troszeczkę czasu, pograjcie parę wyścigów. Jeżeli ta gra do Was nie trafi, no to rzeczywiście odpuśćcie sobie, ale jeżeli e, spodoba Wam się i zaczniecie się bawić, no to numer konta Wam później podamy, się rozliczymy. Powiem więcej, jak będziecie kupować tą grę i narzekacie, że nie ma z kim grać w multi, no to napiszcie wiadomość i, i, i się dogadamy, może sobie pogramy <grych> razem, y, potwarzamy po, po, jakieś tam historie. Bo rozumiem, że nie ma żadnych opcji. To są wszystkie typowo przeciwko sobie detłacowe, nie ma opcji zespołów, jakichś tam kooperacji, drużyn czy coś takiego. W tych nie multi? ma zespołów, ale wiesz jak to było w tych starych oldschoolowych grach nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami własne zasady stworzyli, tak? No dokładnie no właśnie A, aha, czyli tutaj pewnie będą imprezy typowo jeżeli chodzi pod, yy, pod, pod, pod pod mikrofon i tak dalej, no dobra nieważne, no zobaczymy, w każdym razie jak ktoś kupi tą grę po naszych wywodach godzinnych to, to napiszcie to sobie w multi jeszcze pogramy. Tak, zostawcie komentarz, na pewno pogramy. Krystian, jakieś pytania masz jeszcze? Tak, jeszcze ostatnie na zakończenie. Słuchajcie, czy po wydarzeniach we Francji Carmageddon sprzeda się lepiej, czy gorzej? Czy znaczy, wiesz co, Moim gry są gorzej. Jak dla mnie obok tego wszystkiego i to nie ma najmniejszego wpływu, ale powiem wam tak, że grałem dzisiaj w tą grę, czy wczoraj i tak rozjeżdżałem tych ludzi, bo akurat robiłem pucharek za wyczyszczenie z całej mapy wszystkich ludzi żywych i i tak troszeczkę niesmacznie mi się przyjeżdżało, jak myślałem o tym, ale to trwało jakieś, nie wiem, 10 sekund i potem dalej się cieszyłem tą grą. Nie, no ja potrafię, potrafię zobaczyć tą różnicę i wiesz, jakoś nie, nie złapało mnie coś takiego. wiesz, Nawet sobie grałem gdzieś tam przy znajomych, a oni stwierdzili, w co grasz. A tam, no, tu ten w NICE się bawi albo coś w tym stylu, nie wiesz, padło hasło jakieś tam nie, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie, no to jest właśnie ten, wiesz, odbiór gry arkadowy, tak? Tutaj, no, nie, nie, nie czujesz tej tragedii, nie czujesz tego, nie jest ci niczego żal, no, bo to nie o to chodzi w tej grze. I chodzi o to, to, żeby się po prostu gdzieś tam dobrze bawić. No i, i co za różnica? Czy, tak, no bo co za różnica, czy gry... ty 620 osób dla tego trofeum rozjedziesz, czy ich kurwa zastrzelisz w innej grze? No powiedz mi, co to jest za różnica? No tak, szczerze mówiąc. Żadna. Tak naprawdę żadna. I ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o pytanie Krystiana. To uważam, że niestety gra się sprzeda gorzej. Dlaczego? Dlatego, że to jest gra niedoceniona yy, przez recenzentów, co widzimy już teraz i przez oceny. I ta gra potrzebuje marketingu, a w tym momencie ja widzę, że. Ucichło oni całkowicie, nie ma tej gry w internecie, yy, czy w Polsce, czy za granicą jest, jest tego mniej, I, i tak po prostu dla czystej, jakiejś, powiedzmy, ogólnorozumianej poprawności politycznej, lepiej dzisiaj nie mówić o grze, w której się, wiesz, no, rozjeżdża tylu ludzi, więc tak naprawdę zostaliśmy tylko my na placu boju, żeby ją zareklamować, i w sumie napiszę chyba maila do Stainless Games, żeby to docenili. E, dobra, słuchajcie, e, kończymy z Karmagedonem. Jak słyszycie, chłopaki, e, jako jedyni na świecie, im ta gra się podobała. Więc, e, jeżeli chcecie do nich dołączyć i nawet z nimi pograć, wiecie, co macie zrobić. E, mają na PS4 e, swoje kopie. E, słuchajcie, teraz tak. Albo re, mówię o telefonie, albo jedziemy z Pokémonami. Pokémony. Kurde, serio, Mamy 10 ale minut. Naprawdę, musimy iść w te Pokémony. Wszyscy tak, mówimy o Pokemonach. Pokemon. Słuchajcie, Słuchajcie, mamy 10 wiecie, minut. Wiecie, ja nawet widziałem yy, artykuły o Pokemonach, widziałem nie, na nie, nie. portalach Za, motoryzacyjnych, nie zdarzymy, na po, nie portalach Ja, wam powiem, ja Jeszcze tylko na. Słuchajcie, nie, bo yy, ja chciałem trochę powiedzieć o tych Pokemonach, 10 minut nam zabraknie, szczególnie, że Rafał się dzisiaj strasznie rozgadał, więc. Zostawiamy te Pokemony. Nie zdążymy. Na pewno nie zdążymy. Ja chciałem powiedzieć bardzo dużo na, na temat tej gry, więc nie powiem. Więc powiem o nowym telefonie. Słuchajcie, dostałem nowy telefon. Dzięki Rafałowi, oczywiście dalej uwielbiam tą firmę, czyli OnePlus. Kupiłem sobie najnowszą literację, czyli OnePlus 3. Premiera była chyba. Trzeci dwa, telefon kupił temu. raz mu powiedziałem, już trzeci telefon kupił po tym jednym razie. Dokładnie zaraz. tak. Tak, tak, tak. Jestem jego fanem. Słuchajcie, yy... Tak, telefon wyszedł 2-3 tygodnie temu. E, po raz pierwszy nie ma zaproszeń, tak? Więc wpisujecie sobie OnePlus 3. E, w Polsce bez problemu e, możecie wejść na jakąś tam oficjalną stronę ich. E, powinna być po polsku i e, sobie ściągacie ten telefon. Nie wiem, ile w Polsce kosztuje. Ja dałem 309 funtów. Teraz jest dosyć e, śmieszna sprawa, bo wyobraźcie sobie, że dwa tygodnie po tym, jak go kupiłem, już jest 329 e, funtów ze względu na to, że jak wiemy, Brexit, bla 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 i stosunek do dolara jest najwyższy od 35 lat, więc e, do, funt dostaje po dupie. Tak czy siak, eee, słuchajcie, mam go. Ma, mam go, wróciłem z wakacji, doszedł do mnie. Eee, co mogę powiedzieć? Eee, ogólnie jestem z telefonu bardzo zadowolony, troszeczkę wygląda jak eee, Samsung S7 z tym, że nie ma takich boków e, ściętych w dół, tych ukosów w dół, Ech. jak mają te e, e, Edger wszystkie, tak, dokładnie. Eee, Słuchajcie, jest bardzo ładnym telefonem, też mi troszeczkę przypomina e, iPhone'a tego nowego. Jest stosunkowo duży, ale one wszystkie wielkościowo są w miarę duże. E, słuchajcie, e, ogólnie e, jeżeli chodzi o sam design jest e, bardzo fajny. Troszeczkę wkurzyło mnie, bo, bo jeżeli w dwójce miałem po prawej stronie e, telefonu e, głośnik e, ciszej, znaczy nie głośnik, tylko przycisk ciszej, głośniej tak teraz mam po lewej, więc troszeczkę mnie to wkurza szczególnie, że no, przyzwyczaiłem się, że, że to raczej jest po prawej stronie e, oczywiście zakupiłem sobie oryginalny pokrowiec on, oni naprawdę fajne te pokrowce robią do tych telefonów e, słuchajcie, to jest telefon za 300 funtów, 309 funtów tak czyli tam 1500 zł dajmy na to to jest nowy telefon, który ma Snapdragon 820 e, który ma 6, e, 6 giga RAMu który ma tam tego kwatrony kory, też jakieś tam kosmiczne. Ogólnie to jest bardzo mocny telefon. Eee, I słuchajcie, i kosztuje tylko 1000, 1500 zł, więc to co Rafa mówił, tak? Po co macie kupować siódemkę, która może tam będzie miała lepszy ten wyświetlacz, e, e, bo prawdopodobnie ma lepszy. Eee, ale reszta, reszta będzie podobna, ale S7 wydaje mi się, że w premierę pewnie trójkę, no strzelam, ale, ale pewnie trójkę. Tomku, orientujesz się ile S7 u siebie kosztuje? Może teraz już spadła, ale w sklepie macie S7 Mam, Tomku? ale mnie to kompletnie nie interesuje, wiesz. Wiem, 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 ale, ale z pewnością no. jakaś chore, na nie wysoka cena będzie no, z, Pewnie Pewnie 2900-2800. No, więc słuchajcie, nie, możecie wziąć OnePlusa, będzie wszystko fajne. Co chcę powiedzieć o tym nowym telefonie? Mamy nowego Androida, Android się nam troszeczkę zmienia, dochodzi parę aplikacji, o których nie będę mówił, ale pojawiają się nowe ikonki, dosyć fajne. Jest opcja tryb nocny, ekran zmienia się na taki zielonkawy kolor, To zielonkawy, bardzo fajne. Nie, 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 taki zielonkawy. Bardziej mi to. Wiesz co? Jakbym odpalił noktowizor. No, okej. Okay. To troszeczkę tak, wygląda. jest tak, w kontekście wygląda. I to i... tego, żeby ci nie razić oczu i tak, dalej, tak, przemyślane. tak, 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 tak. tak. Dokładnie to. I powiem Ci, że to wygląda całkiem fajnie. Pamiętasz, że kiedyś opcja że o takiej aplikacji takie dwa słowa były, że jest aplikacja, zresztą na PC-ty też można sobie to zainstalować i, i, i na różne mobilki, która w godzinach, kiedy już, wiesz, słońce zachodzi, kiedy korzystasz ze sztucznego światła, Ci powiedzmy nabija taki coraz bardziej czerwony filtr po to, żebyś, wiesz, nie waliło Ci tym niebieskim światłem po oczach, żebyś mógł lepiej zasnąć. I tak się zdziwiłem, że w zielone tutaj poszli, wiesz. Stosując to samo. Zielony, zielony, zielony. Ee, więc to jest, to jest ciekawa opcja, ale jeszcze jest, jest fajna opcja. Wyobraźcie sobie, że jeżeli jest słońce, duże słońce, no i te telefony jest różnie, tak? Jak weźmiecie bardzo jasno, to może coś tam zobaczycie, ale może być problem. Dlatego tutaj też jest szybka ikonka, jak rozwiniecie menu z góry. Która nazywa się Odwróć kolory. Odwracacie kolory i wszystko macie białe. I białe, białe na czarnym. Więc powiem wam, że to się świetnie sprawdza, jak jest bardzo mocne słońce, a jesteście po prostu na słońcu i chcecie coś zobaczyć. Odwracacie kolory sobie przy jednym przyciskiem i macie wszystko dostępne. Poza, poza tym dochodzi Android Pay. Nowa aplikacja, dzięki której możecie płacić. Pewnie już była wcześniej, ale tu wychodzi w standardzie do nowego Androida. I w sumie jakoś takich większych rzeczy tutaj nie ma. Powiem Wam, że naprawdę bardzo szybko działa. Kamera jest rewelacyjna. Jest chyba 16 megapikseli z jakimiś dwoma soczewkami, które robią Wam wszystko. Poza tym z przodu jest o 8, 8, 8 megapikseli, więc już jest bardzo dużo. Powiem Wam, że robiłem zdjęcia Naprawdę bardzo ładnie wychodzą i dziwię się, że coś takiego z telefonu jest. Świetna sprawa. No i słuchajcie, przejdę chyba do tej najważniejszej rzeczy, o której chciałem powiedzieć. Najnowszy feature tego telefonu. Feature nazywa się Dash Charge. Tak? Dostajemy nową ładowarkę do niego. Ona jest stosunkowo wysoka. Na ogół kabel USB do czegokolwiek i ładowaliście. A tutaj macie specjalną ładowarkę do niego. Ona jest stosunkowo wysoka i specjalny kabel też do niego. I słuchajcie, ładujecie go. Feature tego telefonu polega na tym, że przez pół godziny ładuje Wam 66%. Oni się chwalą, że przez pół godziny naładuje Wam telefon, który będziecie mogli użytkować cały dzień. I z tym się zgodzę. Słuchajcie, przez dokładnie około 50 minut naładowam mi 100%. To, to jest e, nowy telefon, świeża bateria i tak dalej, pewnie będzie to spadać, ale ja, ja po prostu byłem w szoku. Ja po prostu patrzę i to, to leci naprawdę procent, dwa, trzy, naprawdę to za, za, zapierdziela i jestem po prostu w Na szoku. 50 minut to e, wychodzi co 30 sprawa. 1%. To, to faktycznie szybko. Tak, 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 tak. I właśnie w ten sposób to działa. Oczywiście, wydaje, oczywiście jak podłączę go do normalnej ładowarki USB, to tak nie zadziała. Wydaje mi się, że. Nie, nie po, wiem właśnie, czy to jest bardziej ci, budowany tele. Nie, podłączaj tej ładowarki dopada od PS4. Czemu? Bo ci wypierdoli. Myślisz, że co... To myślisz, że coś by takie Ale się Ale tak? były pady od PS4 wybuchające, dlatego że były podłączane do mocniejszych ładowarek, takich jak jest na przykład, nie wiem, ja do tabletu mam dwuamperową, nie? I normalnie telefony nią ładuje, mm -hmm. no i, i nawet mi, wiesz, telefony, no żaden mi się nie popsuł od tego i jeszcze często był szybciej naładowany, no zwykle telefon sobie potrafi to też wyregulować i na przykład ograniczyć do jednego ampera yy, ten prąd odbierany od tej ładowarki, a pady od PS4 wybuchały, jak były podłączane do tych mocniejszych ładowarek, które też Samsung wcześniej tam stosował, bo, bo to też nie jest już taki, powiedzmy, super nowy wynalazek, tylko jest kwestia jego wydajności. No to naprawdę dobry wynik ma ten nowy OnePlus, ale ogólnie rzecz biorąc, nie wiem jak to jest sterowane. Czy to jest tak sterowane jak w nowych iPhone'ach, że, że ten port jest inteligentny i, i nie puścić tego mocniejszego prądu na inne urządzenie niż OnePlus, ale jeżeli to jest zwykłe USB, no to wydaje mi się, że nie jest inteligentny i że może pada znaczy to to, to jest ten tam USB C. c, 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 c no to jak C, jak c, no. c to nie, to, to nie podłączysz, no dobra to, to akurat spoko. No ale no ale właśnie, ogólnie rzecz biorąc, sprawa nie, nie podłączę. Rzecz biorąc, ale kabel nie jest wymienny? Nie. Kabel nie jest wymienny, to znaczy? W sensie od samej ładowarki nie możesz podłączyć tak Tak, tak, USB? tak, tak. Mogę. Do samej no ładowarki właśnie, to podpiąć możesz podpiąć zwykły USB, USB. I to ładowarka daje Ci to na, na, na napięcie, tak? Właściwe, więc no tak czy inaczej tak, pada nie... Tak. Pada nie ładuj, lepiej tą ładowarkę. Nie, no nie, nie, nie. nie. Ja, ja wiem, że to jest po prostu jest feature. Wydaje mi się, że, że to jest... Coś ma w, w telefonie jakiś bayer, i w ładowarce łączy się i dlatego tak szybko ładuje. No ale po prostu byłem w szoku. Eee, wiem, że użytkownicy Samsunga mogą to mieć już dawno, ale sam to przetestowałem i wiem, że to działa. I naprawdę działa to świetnie. Więc jeżeli miałbym podsumować e, ogólnie Łany, słuchajcie, 1, 8. Z dwójki byłem tak, już trochę mniej zadowolony. Dałbym siódemkę, ale trójce dałbym dziewiątkę. Więc, jeżeli szukacie telefonu, macie trochę hajsu, wierzcie. Eee, jeżeli nie macie, to weźcie sobie dwójkę. Jest, jest miara ok. Albo X a do tego X-a. X to jest mniej między jedynką a dwójką, bo jeden, jedynek już nie a, produkują. To nie otwieram, eee, dobra, to chciałem tyle, no? Yy, dobra, wiem, że kończymy, tak, tak, tak. a ja wiem, że wy nie kończymy, chcecie, Kończymy, tak, kończymy. Na Yy, o Pokemonach nie mówimy no. ale chcę powiedzieć o Nintendo nie, no i... o tym jakie są ceny ich akcji bo o tym w sumie nie ma tak dużo artykułów jako wiecie trikach jak złapać Pikachu, które wszędzie tam gdzieś są teraz wyświetlane nie? Akcje, no, ale Nintendo, to je, to musi akcje Nintendo to musisz się zmieścić w minutę no okay. dobrze, posłuchaj no? mnie, nie przerywaj akcje Nintendo przez ostatnie 5 lat yy, wahały się na poziomie 100 dolarów plus minus 120, 80 i tak dalej 100 dolarów za akcję w tym momencie, no, tam miały trochę, powiedzmy, w 15 roku trochę były do góry i tak dalej, na 150 dolarów może wyskoczyły. W ostatnich dniach przekroczyły 300 dolarów. Dzisiaj się zamknęła sesja na poziomie 288, ale zaczynała się od 305 dolarów za sztukę, czyli to jest ze 150 na 300 dolarów wzrost w przeciągu niecałych dwóch tygodni od premiery. Powiem więcej. Akcje w Japonii, McDonalda, Poszły o 25% w górę, pomimo że ostatnio tam jakaś afera była u nich związana tam z niezdrową żywnością czy, czy coś w tym stylu. O 25% akcja poszła w górę, bo będą oficjalnym sponsorem Pokémonów. I tam już wiesz, pudełka od Happy Milli w Pikachu i, i zabawki będą Pokémonowe i tak dalej. Po tej informacji akcja McDonalda 25% w górę. No proszę, to jest wszystko po pierdolone. I tym optymistycznym akcentem kończymy 64. odcinek podcastu bezimienny. Słuchajcie, wpadajcie na Facebook, tam co jakiś czas zamieszczamy coś ciekawego. Oczywiście strona, oczywiście piszcie maile. My na pewno usłyszymy się za dwa tygodnie i na pewno powiemy o Pokemonach. E, bo nie zdążyliśmy tutaj. Oby nie. Oby nie. E, na 100%. Szczególnie, że ja już będę miał ich więcej. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle. Był ze mną Tomasz Zawadzki. Cześć, dzięki za uwagę. Był Rafał Radomyski. Również dzięki, pozdrawiam. I byłem ja, czyli Christian Kender. Za dwa tygodnie, w środa, standardowo. Do zobaczenia. Cześć.